Witajcie moi kochani na kanale sportowym, kolejny tydzień i kolejny cykl hate parków na kanale sportowym. Ja zaczynam we wtorek i słuchajcie, od razu dzisiaj do waszej dyspozycji Kamil Grabara, bramkarz młodzieżowej reprezentacji Polski U21, kapitan tej reprezentacji, człowiek, który świetnie się porusza w mediach społecznościowych, co dla nas kibiców jest przecież przywilejem. Nieczęsto są sportowcy tak otwarci na Twitterze czy mediach społecznościowych jak Kamil. Witaj Kamilu. Siema. Bardzo mi miło, cześć. Ale fajne kolory. Ty masz oko, a ja zobacz, nie widać, tylko ja mam koszulkę z Ikerem Casillasem, moim bramkarskim idolem, którego bardzo, bardzo lubię. I skoro już mamy Kamila, Kamil lubi też prowokować i na boisku, i poza nim. Pamiętam, że kiedyś w prześwietleniu Łukasza Olkowicza powiedziałeś, że lubisz denerwować ludzi. Oczywiście chodziło o tych 10 facetów, którym nie dajesz strzelić gola, ale mam wrażenie, że lubisz też to robić także w mediach społecznościowych. Na samym początku, ponieważ zadałem też, poprosiłem o pytania do ciebie na Twitterze, parę ich wyłowiłem, na przykład Tomek Wojtkowiak pyta, jak podtrzymujesz formę w czasie pandemii, jakie konkretne ćwiczenia. Ja do tego po prostu zapytam cię, jak w ogóle życie w izolacji w Huddersfield. Widziałem na Twitterze, wrzuciłeś zdjęcie na tle pustych półek z pustym koszykiem. Jak tam sobie radzisz? To znaczy nie jest tak źle. Ja uważam, że to zdjęcie było robione w ogóle całkiem dawno, patrząc przez pryzmat tego, jaki dzisiaj już mamy dzień tej naszej izolacji tutaj angielskiej. I tak naprawdę dużo się nie zmieniło. Ale no, jestem w Anglii, a nie we Włoszech, więc makaronu nie potrzebuję aż tak dużo, więc czerwona fasola też daje radę, także angielskie kulinaria są grane. A tak poza tym całkiem poważnie i podchodząc do tej sytuacji, wiadomo, można się troszeczkę pośmiać, ale nie wypada. No, no nie jest za kolorowo, zresztą też w Anglii nie wszyscy tak naprawdę podchodzą z jakimś takim należytym podejściem do tej sytuacji, raczej to lekceważą, więc jest jak jest i na pewno wszystko będzie tutaj trwało trochę dłużej niż bodajże, nie wiem, może w Polsce, czy gdziekolwiek indziej. Ponieważ to jest hate park, ja swoje odcinki nazywam love parkiem, ale odrobinę hejtu. Widziałem, że w marcu ty ostro, no może przesadzam, hejtowałeś Anglików właśnie za ich lajtowe podejście do koronawirusa. Widzę koncerty, imprezy, wszystko inne, skupiska ludzi, które mają miejsce w Anglii. Zastanawiam się, czy ludzi nie... Ponad 4000 polubień dostał ten tweet. Teraz już są poważni. Ja wiem, powiem szczerze, myślę, że pewnie drugi raz bym musiał to samo napisać, ale pewnie już bym tyle lajków nie dostał, więc tego nie napiszę. No, teraz już odpuszczam temat. To już teraz już jest wyczerpany po prostu. Mamy od razu pierwszego słuchacza na linii, to nie chcę dać mu czekać. Niech od razu wjeżdża z pierwszym pytaniem. Halo, halo. Dzień dobry. Cześć. Dzień dobry. Kto się dodzwonił? Słychać mnie dobrze? Bardzo dobrze. Fantastycznie. Super. Więc mam dwa pytania. Jedno do Kamila, drugie do pana Michała. Tak. Pierwsze pytanie do ciebie, Kamil. Gdybyś miał do wyboru tylko dwie drużyny na całym świecie, wolałbyś trafić do Schalke prowadzonego przez Hajto, czy do Liverpoolu prowadzonego przez Perhała? Wydaje mi się, że patrząc przez pryzmat naszej dobrej znajomości z panem Tomaszem Hajto, no to jak najbardziej Schalke Gelsenkirchen, tak? Okej. Moje drugie pytanie jest już tylko do pana Michała. Ale nie straszy się tak, spokojnie. Odnośnie wydarzeń na ostatnich dniach na kanale sportowym i sytuacji związanej z panem Mateuszem Borkiem. Mianowicie chodzi mi o takie, pojawiły się głosy dosyć powszechne krytykujące go za hipokryzję, ponieważ często krytykował piłkarzy mówiących o presji, prawda, stresie i porównywał je na przykład do pielęgniarek, te słowne wypowiedzi. A w momencie, w którym pojawia się pierwsza kontrowersja i ostatnie pytanie, które pojawiło się w poprzednim hate parku, taka reakcja dosyć dziwna, prawda, znika, wycofuje się i jaki jest do tego pana stosunek? Ale Mati znikąd się nie wycofuje, przecież dopiero co prowadził misję futbol wczoraj, wraca na kanale. Jest, znaczy, tak, jest... tak, wiadomo, ale chodzi o to, że
on sam mówił jakby, prawda, o tam przeroście tego wszystkiego i że jakby dla niego to było za dużo, a sam wcześniej na przykład w Hate Parku zachęcał do tego, prawda, że mówił, że coś za mało tych hejtów, żeby, że on na wszystko odpowie i pojawia się taka pierwsza kontrowersja i już jest taka, taki niesmak pozostaje przy jego reakcji na te ostatnie wydarzenia. Słuchaj, ja nie widzę żadnych kontrowersji. Przez chwilę nie ma Matiego w Hyde Parku, bo po prostu w piątek to jest termin, kiedy Mati ma oktagon. To jest takie jego dziecko. On bardzo mu zależało na tym magazynie o MMA. Natomiast nigdy nie powiedział, przynajmniej nie nam, że nigdy nie wróci do Hyde Parku. I patrząc na to, ja zwłaszcza mi się podobał ten Hyde Park, kiedy był sam Mati jeden. Myślę, że robi to świetnie i po prostu teraz ma taki flow, chce rozkręcić oktagon z Maćkiem Turskim i dobrze to idzie, dobra jest oglądalność, więc po prostu, bo rozumiem, że chodzi ci o taki bezpośredni kontakt z Matim. Tak, 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 dokładnie. No to pewnie za moment, niczego tutaj nie wykluczam, nie chcę za niego przesądzać, ale on się nigdzie nie zaszył, jest dostępny. Można go zaczepić, zagadać na Twitterze, jest na kanale chyba z naszej czwórki najczęściej, jakby tak policzyć, kanało godziny, także jasne, że spokojnie. Jasne, dobra. To dziękuję bardzo za podpowiedź, tyle zapytać. Dzięki, dzięki. A my czekamy na kolejny telefon, a tymczasem jeszcze, żeby pozostać przy hejcie. Słuchaj, Kamil, ty ostatnio mocno zhejtowałeś w food trucku naszą biedną, siermiężną Ekstraklasę. Tytuły w mediach, bezpardonowy atak Kamila Grabary na Ekstraklasę. To tytuł ze sport.pl, ale rzeczywiście pojechałeś ostro. Nikt polskiej ligi nie traktuje poważnie, nie chcę dyskredytować polskiej ligi, ale to jest za dupie. Powiedz, co masz do tej naszej biednej teraz jeszcze w takiej sytuacji? Nie, właściwie może, znaczy ja wiadomo, dalej podtrzymuję gdzieś w kontekście raczej umiejętności i tak dalej w naszej polskiej lidze, ale na pewno muszę posypać głowę popiołem, że infrastrukturę mamy na pewno nie jak z zadupia, więc infrastrukturę na pewno mamy na dobrym poziomie i uważam, że brakowało tego w tamtej wypowiedzi, jakbym to dodał, to może inaczej by to było odebrane, a tak całkiem na poważnie to uważam, że niektóre tytuły są lekko wyjęte z kontekstu i uważam, że dokładnie takie słowa nie padły, a no ale wiadomo, czasami trzeba, znaczy w ogóle zastanawiam się, czy trzeba coś w ogóle teraz dodawać kolorytu do wypowiedzi, skoro tak mało ich jest ogólnie tym takim wiralem w internecie, więc myślę, że jakby było przepisane słowo do słowa, to i tak by było całkiem klikalne i całkiem fajne do przeczytania i gdzieś tam powiedzmy skrytykowania. No ale wiadomo, że czasami trzeba dodać coś jeszcze od siebie. Adrian Łęczycki pyta na Twitterze odnośnie właśnie tej wypowiedzi w food trucku. Zatem pojawia się pytanie, co lepsze, rok na ławce średniaka Championship czy rok regularnej gry w barwach Legii Warszawa albo Lecha Poznań? Mówię o ogólnym kontekście nieobecnej sytuacji Kamila. Nie no, uważam, że wiadomo, lepiej, na pewno lepiej grać, ale zastanawiam się, jeśli jesteś w stanie być na ławce rezerwowych w Championship przez cały sezon, to uważam, że masz umiejętności grać po prostu w lepszej lidze niż Ekstraklasa. Więc to musiałby być nie fart, żeby faktycznie tak się zdarzyło i żeby być w takiej kropce, ale jeżeli już polemizujemy i zastanawiamy się nad daną sytuacją, to na pewno lepiej grać cały sezon. Pełna zgoda. Mhm. Jest z nami kolejny słuchacz. Halo, halo. Halo, dzień dobry. Witam. Ja dzwonię z Danii, także pozdrawiam serdecznie i chciałem zapytać pana Kamila, czy jest możliwość walki Fame MMA z Tomaszem Hajto, jak widzisz swoje szanse? To znaczy, nie no wiesz, Rysiowi PI podobno proponowano 1 000 000 złotych za tą walkę, więc mi jakby Fame MMA zaproponowało może z 2, to myślę, że bym podjął się tej walki, tylko uważam się, że no nie byłaby do końca sprawiedliwa, bo pan Tomasz jest wyniszczony już troszeczkę w tym swoim wieku. Ja w miarę dobrze się prowadzę. Czasami alkohol piję oczywiście, ale nie w takich ilościach, więc po prostu uważam, że to była niesprawiedliwa walka i myślę, że po prostu bym ją wygrał
No po prostu bym ją wygrał, o tak, mimo że pewnie pan Tomasz ma większe doświadczenie w bójkach jakiś tam, nie wiem, pod dyskoteką czy pod sklepem, to uważam, że wygrałbym tą walkę, sumiennie bym się przygotował. A przepraszam, bo nie dosłyszałem, pan dzwoni z Danii, prawda? Tak czy nie? Już pan się rozłączył, też mówił, że dzwoni z Danii, ja też byłem pewien, że będzie pytanie o Arus, a tutaj... Ja chciałem tylko powiedzieć, że Dania to jest piękny kraj i fantastycznie się tam mieszka i tylko tyle tak właściwie. W ogóle Duńczycy są chyba, gdzieś widziałem, narodem najbardziej szczęśliwym na świecie z życia, są najbardziej zadowoleni. No to znaczy jak patrzę na ich tam, znaczy jeżeli tam mieszkałem przez ponad pół roku tak naprawdę i widziałem ich standard życia, no to raczej się nie dziwię, że są po prostu zadowoleni z tego. Ja myślę, że Tomek Hajto tutaj w naszym Hate Parku się jeszcze nie raz pewnie przewinie, ale już tak poważnie, no to oczywiście różnica wieku między wami to raz, różnica wzrostu, ale szczerze mówiąc pewnie co, no jakieś masz zapisy w kontrakcie, tak? Nigdy byś nie mógł przed końcem kariery stoczyć. No nie wiadomo, że ciężko by to było, jasne, że tak, chociaż nie wiem, czy jakikolwiek kontrakt jest przygotowany na tak głupkowatą sytuację, więc to też pewnie trzeba by było, nie wiem, jakiś nowy zapisek dokonać czy czegoś, ale no wiadomo, że nie jest to realne, nie jest to możliwe i po prostu no nie da się tego zorganizować. Kolejny telefon. Halo? Halo? Jesteś? Strzelaj. Witam. Witam, ja od razu prosty dla Kamila z ostatnie słowa, bo generalnie chłopak ma jaja i generalnie, żeby tak powiedzieć. Mówi to całkowicie, to jest całkowita prawda generalnie o naszej lidze. Więc no wiadomo, że tak jak powiedział w swojej wypowiedzi, że osoby grające, piłkarze z naszej lidzy generalnie tego nie powiedzą, więc prostuję dla niego. I generalnie dalej, żeby mówił co myśli i będzie na pewno na plus. Wielki plusik ode mnie. I generalnie za twitchowanie ostatnio od PLK też, więc... Nie no, to dziękuję, ale tak abstrahując od tego, co tutaj powiedział nasz gość, to wcale nie trzeba mieć jaj, żeby napisać jakieś, nie wiem, czy głupoty, czy obelgi. To jest w sumie najprostsze, co może być. Jaja to trzeba mieć, jeśli faktycznie jest gdzieś, nie wiem, osobą rozpoznawalną i wtedy faktycznie twoje zdanie, gdzie trafia gdzieś do internetu, no to już w nim zostaje i wiadomo, że jakieś z tego są konsekwencje. No bo wyobraźmy sobie teraz sytuację, ja piszę tego tweeta, a za 3 lata wracam do Ekstraklasy i co wtedy? Ale to się nie wydarzy, więc no, więc nie musimy o tym znaczy, mieć. Wiesz, masz wielką nadzieję, że się nie wydarzy, nie? No, życzę ci tego na pewno. Słuchaj, nie spadnie deszcz jutro, a to, że nie chcę grać w Ekstraklasie, to ja muszę o to zadbać. To nie jest moja nadzieja, to no, nie mylę pojęć. Pewnie. Okay. Czy masz jakieś pytanie do Kamila, korzystając, że jest na wizji? Czy mam pytanie do Kamila, czy generalnie po tej akcji z wirusem będzie jeszcze planował jakieś streamy, generalnie, nie wiem, gdzieś w wolnych chwilach? To znaczy ja mam cały czas wolne chwile i na pewno planujemy kolejne streamy charytatywne, chcemy zbierać pieniądze na walkę z koronawirusem w Polsce. Jesteśmy podpięci do ogólnopolskiej zbiórki Się Pomaga, którą założyła po prostu strona Się Pomaga. Zebrali tam już naprawdę horrendalną kwotę, to jest ogromna kwota, także te nasze fundusze, które gdzieś tam wpłacamy, to jest kropla w morzu potrzeb, ale uważam, że lepiej to wpłacić niż, nie wiem, niż wydać na głupoty. Bardzo dziękujemy. Właśnie drodzy widzowie, bo nie wiem czy wiecie, że Kamil gra FIFA na Twitchu. Nie wszyscy wiedzą co to jest Twitch. To jest taki alternatywny do YouTube'a serwis streamingowy, właśnie streamingowy bardziej. Tam nie ma vlogów, tam są na żywo dużo gamerów i Kamil właśnie grając tam w FIFA, gdybyście chcieli zobaczyć, konto nazywa się Grabi przez 2A. Tak, dobrze mówię? Przez 3A Grabi i można popatrzeć, jak gra z celebrytami. Jak ci poszło z PLKD? To znaczy PLKD Damian jest jednym z lepszych polskich graczy, trzeba to powiedzieć wszem i wobec. Ma bardzo duży fanbase, także nie będę zdradzał tutaj takich poufnych informacji. Może PLK Damian się kiedyś tym pochwali.
A mam nadzieję, że kiedyś PLK Damian w ogóle wystąpi w Hyde Parku, bo uważam, że jego program byłby tutaj oglądany naprawdę przez setki tysięcy osób. Jestem o tym zupełnie przekonany. I ja, jeśli ktoś go zaprosi, to ja, bo ja go obserwuję, śledzę i jestem, śledzę też rzeźników kartomanii, gdzie... O proszę, rzeźników kartomanii. No właśnie, pozdrawiamy rzeźników. Pozdrawiamy wszystkich, cały świat. Tak, więc PLKD, czuj się zaproszony do Hyde Parku. Ciekaw jestem, czy on ma w ogóle hejterów. A z nami jest kolejny słuchacz. Jeszcze wrócimy do gier i e-sportu. Halo, halo. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór, witamy. Witam. Przede wszystkim to bardzo pozdrawiam pana Michała Pola, bo bardzo pana lubię, oglądam wszystkie pana programy i na pana YouTubie i na kanale sportowym, także gratuluję, bo bardzo liczę się z pana opinią. Bardzo mi miło, dzięki. A chciałem właśnie osób, które jednak trochę hejtu troszkę wyleją dzisiaj troszkę i no muszę pana Grabary zhejtować troszkę, no bo kurczę, myślę, że powinien się skupić bardziej na grze niż na takim kurczę jechaniu po ludziach i po polskiej lidze i po wszystkim na internecie, prawda? No bo ja jako jak spojrzę się w jego CV, to nie masz jakichś tam niewiarygodnych osiągnięć piłkarskich, żeby czymś się bronić, a filmiki na internecie to są raczej takie, że są wpadki niż jakieś klasowe interwencje, także troszeczkę pokory, nie? Bo jeszcze wiele ma pan lat kariery przed sobą, także po prostu kariery i pracować i tyle, co nie? Także tyle. Osobiście no, pana lubię, wiecie, ale mówię, trzeba nauczyć się pokory i ciężko pracy zostawać po treningach, mniej na komputerze, może więcej na siłowni. Brać przykład może z Boruca, może z Fabiańskiego, może z Szczęsnego, bo widzę, że długa droga do reprezentacji, tym bardziej patrząc, jakich bramkarzy mamy i trzecich, i czwartych, i piątych, i w jakich grają ligach. Także to tyle. Czyli właśnie, bo ja nie wiem, jak pan ma na imię, nie przedstawił się pan przy telefonie, ciężko mi tak się odnieść per osoba, z kim rozmawiam, nie wiem. Jest pan z nami jeszcze? Już... Szkoda, bo liczyłem tutaj na konwersację, bo to tak naprawdę był grad pytań w moją stronę rzucony i szybko rozłączona słuchawka, ale wiecie co, ogólnie wszyscy ludzie są fajni, tylko dużo wad mają, jak to się mówi, prawda, więc... Nie, ja po prostu odniosę się do tego pytania bardzo szybko i zwięźle na temat, bo mnie bardzo, bardzo, bardzo mnie denerwuje i w ogóle strasznie, strasznie nie rozumiem tego pojęcia pokora, wiecie? Każdy człowiek widzę, że ma no po prostu zupełnie inna interpretacja pokory i to słowo jest tak nadużywane przez ludzi, którzy nie mają zielonego pojęcia, co ono znaczy. To tak naprawdę dzwonisz i mówisz, no nie masz pokory, ucz się jej, zostań po treningu, idź na siłownię, ucz się od tego i od tego. Personalnie... Osobiście nie wiesz, co robię po treningach, to jest pierwsza rzecz. Nie wiesz, czy chodzę na siłownię, nie wiesz, czy spędzam 10 godzin przed komputerem. Nawet jeśli bym to robił, to dalej mam prawo do konstruktywnej, a może i niekonstruktywnej opinii na Twitterze, czy gdziekolwiek indziej, którą wyrażam przez swoje social media. Nie musi ci się to w zupełności podobać, ale tak na dobrą sprawę nie możesz mi insynuować, że muszę nabrać pokory i przestać takie rzeczy pisać, żeby, nie wiem, zostać powiedzmy gdzieś tam jednym z lepszych bramkarzy na świecie. Zupełnie to nie idzie ze sobą w parze. Miliony ludzi, miliony zupełnie innych osobowości, więc tak naprawdę pokora, gdzieś tam ciężka praca, tak naprawdę ta osoba mnie nie zna, dzwoni tutaj i tak jak powiedziałem, rzuca takim no, oklepanym tekstem, nabierz pokory i trenuj ciężko, a nie wiesz, czy faktycznie trenuję ciężko, nie wiesz, czy nie wiem, czy ja wracam do domu, to nie walę setki na przykład i popijam to piwem, no nie wiesz tego, tak, więc to tak naprawdę jest no, wróżenie z fusów, więc okej, ja biorę tą opinię, na pewno nie wezmę jej do siebie, po prostu sobie ją teraz przeanalizuję tutaj na wizji z wami i z panem Michałem, ale jeżeli ktoś już dzwoni i próbuje hejtować, no to chociaż nie używajcie tego słowa pokora. No. A jaka jest w ogóle twoja definicja pokory? Ja uważam, że tak naprawdę każdy człowiek w zupełnie inny sposób może być pokornym, prawda? Jeżeli dla ludzi pokora w mojej osobie oznacza to, że ja teraz, nie wiem, na przykład... zmienię się w jakiegoś miłego chłopca i będę pisał na Twitterze, o, ale super zdjęcie, panie Mateuszu, ale super tweet ktoś tam. No to tak nie będzie, ja nie używam social media, żeby nie wiem, całować kogoś po czterech literach. Ja to sobie używam po to, że po prostu piszę tam to, na co w danej chwili mam ochotę. I to wcale nie musi być kulturalne, to wcale nie musi być... trafione w punkt. Po prostu, jeżeli ktoś to czyta i chce to czytać, to będzie czytać. Jeżeli ktoś nie chce, to tego nie będzie czytać. I tak naprawdę, czy tam będą inwektywy, czy tam będą zupełnie inne rzeczy napisane, to tak naprawdę, co to ma do mojej pokory? Kompletnie nic.
Jalko, wam, drodzy widzowie, powiem, że ja na przykład bardzo doceniam, że Kamil jest sobą, jest autentyczny, pisze to, co chce, ale przede wszystkim, że pisze sam na Twitterze. Wierzcie mi, że mnóstwo kont to są sportowców, nie tylko piłkarzy, lekkoatletów. To są konta prowadzone przez agencje, więc po pierwsze już samo to, że ktoś pisze sam, a jeszcze wchodzi tak bardzo w interakcję z kibicami, to się naprawdę rzadko zdarza. I jeśli to jest kontrowersyjne, to ja, mi to nic nie przeszkadza. Powiem ci tylko, że jak tak to obserwuję twoją aktywność, to mi się przypomina taki wczesny Wojtek Szczęsny, właśnie taki 17-18-letni z Arsenalu, tam podszczypujący Tottenham, zawsze tam im dowalający, ironizujący, a nawet żartujący z kolegów, aż w pewnym momencie, nie pamiętam, ale to chyba była sugestia klubu, czy wręcz Arsena Wengera, i on zlikwidował konto na Twitterze, ograniczył tą działalność. Stąd moje pytanie do ciebie, czy ty miałeś już jakieś na przykład uwagi z klubu, czy Liverpoolu, czy z Huddersfield? Czy ktoś w ogóle monitoruje twoją aktywność w mediach społecznościowych i ma jakieś sugestie? Ja już się wypowiadam. Wiadomo, mój profil na Instagram, na Twitterze jest zweryfikowany, bo po prostu Liverpool wysłał wniosek, żeby zweryfikować to konto, więc tak naprawdę mają wgląd do tego, co się tam dzieje. Mogą sobie to tłumaczyć, bo ona tak w tej chwili jest taka opcja tłumaczenia tweetów na Twitterze. I faktycznie raz miałem problem z tweetem, którego musiałem usunąć, bo nie był zbyt ciekawy, ale jeszcze abstrahując od tej treści tego tweeta, ja bardzo inaczej, ja miałem paręnaście, może kilkanaście razy jakieś takie przemyślenie, czy może po prostu przestać pisać na tym Twitterze, czy może to olać, bo ilość gdzieś tam fałszywych kont i takiego jadu wylewanego przez ludzi, tych takich obelg poziomu naprawdę najniższego, od chuj, kurew i tak dalej, przepraszam, że takie słowa mówię, ale tak to wygląda. I myślałem, czy tego nie zrobić, ale z drugiej strony pomyślałem sobie, że żyjemy w czasach takiego kontrolowanego przekazu medialnego, szczególnie w sporcie, szczególnie w przypadku osób, które są po prostu gdzieś tam znane, czy są jakimiś, nie wiem, teraz modne bardzo influencerami. I w sumie to mnie tak trochę wkurzało, że każda wypowiedź jest na te same piętno robiona. Praktycznie tylko słowa są pozamieniane, ale no, multum takich sytuacji. Gdzieś tam nawet były takie kontrowersje w internecie, że dwie znane osoby miały z tą samą agencją PR-owską i oni dodali dokładnie tego samego tweeta na dwa konta, prawda? Tak. Na jakieś ogromne konta, więc ten kontrolowany przekaz medialny po prostu mnie po prostu osobiście wkurza, bo ja bardzo szanuję, jeśli ktoś po prostu obiektywnie potrafi się po meczu potrafi się wypowiedzieć, czy w sytuacji jakiejś kontrowersyjnej potrafi wyrazić swoje zdanie, a nie tylko no nastąpiła sytuacja taka i taka, z góry przepraszamy. No nie o to w tym wszystkim chodzi. Ja uważam, że trochę za smutny jest ten przekaz. Te wywiady są zazwyczaj, ogólnie słuchając tak wywiady gdzieś tam w Champions League czy w Lidze Europy, czy w najlepszych ligach, te wywiady są nudne po prostu. Naprawdę mogłoby ich nie być i byłoby zupełnie tak samo. A propos tego, co mówiłeś, to ostatnio miała miejsce taka no strasznie niefortunna wpadka, kiedy zginął tragicznie Kobe Bryant i Cristiano Ronaldo i Luis Figo wrzucili dokładnie takiego samego tweeta co do przecinka, bardzo emocjonalnego, ale no wiesz, no jak to wygląda, tak? Widać, że to po prostu ktoś... Może obydwoje są wybitnymi piłkarzami, to podobnie myślą, ja nie wiem, no też taka sytuacja. Jeszcze Portugalczykami. Mamy kolejnego słuchacza na linii. Halo? Dzień dobry, Mateusz Stuń z tej strony, z Leśna dzwonię. Witamy serdecznie. Ja mam takie pytanko, dwa w sumie pytania do Kamila. Jedno takie pytanie, gdybyś miał wybrać albo dać trzy rady młodym bramkarzom, to jakie by to były rady? Tak na szybko, gdybyś miał powiedzieć. No to na szybko, tak teraz stricte PR-owo, no to nigdy się nie poddawać, ciężko trenować, a tak na serio to... No to na pewno przede wszystkim wiara w siebie i to jest najważniejsze, reszta jest, nie jest potrzebna. Jeśli w siebie wierzysz, to też ciężko pracujesz, jeśli w siebie wierzysz, to po prostu się nie poddajesz, po prostu wystarczy w siebie wierzyć. Brzmi łatwo, dobra, nie do końca jest łatwe, ale najlepiej wierzyć w samego siebie. Fajnie, dobra, słuchaj, i teraz takie ostatnie pytanie, takie trochę na fan. Czy wolałbyś walczyć z jedną kaczką wielkości hajpy, czy z setką Tomaszów hajpy wielkości kaczki? Poziom absurdu. Nie wiem, to są sporty ekstremalne. Ja mam w kontrakcie wpisane zakaz uprawiania sportów ekstremalnych. Nie mogę tego robić, sorry.
Dobra, spoko. A tak jeszcze na koniec, czy mógłbyś pozdrowić moich ziomków z Leszna? Pozdrawiam wszystkich ziomków z Leszna. Dziękuję bardzo, kibicuję ci, dzięki. Pozdrawiamy wszystkich ziomków, ja też się przyłączam. A propos tego, o czym mówiłeś, znalazłem taką twoją wypowiedź. Powiedziałeś kiedyś, że ludzie nie mają pojęcia, ile cię kosztowało, aby trafić do Liverpoolu. Jakie to konkretnie były wyrzeczenia? Bo może, gdy ktoś pyta i chciałby iść twoją drogą, to sobie nie zdaje sprawy, jacyś rodzice jakiegoś dziecka, czy jakiś chłopak, który chciałby pójść twoją drogą. Jakie to te wyrzeczenia są? Wiadomo, w obliczu koronawirusa to pewnie żadne wyrzeczenia, ale przede wszystkim systematyczność. Kiedy jest się gdzieś tam w młodym wieku, abstrahując od tego, że dalej jestem młody, przynajmniej w swoich oczach, no to są wyrzeczenia. Wiadomo, że no, kontakt ze znajomymi odpada, bo tak naprawdę musisz trenować codziennie. I ja pamiętam dni, gdzie trenowało się po 2-3 razy dziennie, bo ja powiem szczerze, w wieku tam 10-15 lat wcale nie uważałem, że miałem jakiekolwiek szansę w ogóle zrobić karierę jakąkolwiek. Byłem przeświadczony, że to jest raczej gimnazjum i kończymy, szukamy czegoś innego, ale miałem szczęście, że w gimnazjum spotkałem trenera Piotrka Lecha, którego serdecznie pozdrawiam tutaj. I wziął mnie pod swoje skrzydła, trenowaliśmy 2-3 razy dziennie, no i coś z tego wyszło, że w wieku 17 lat kupił mnie Liverpool. Więc to taki szybki skrót, ale na pewno mówię, mi tej wiary w siebie brakowało. Szczególnie w tym okresie gdzieś tam 10-15, dopiero później zrozumiałem, że faktycznie, że coś mogę z tego wyczarować i zacząłem w siebie wierzyć tak, że do teraz nie przestaje i powiem szczerze, arogancja, ale wiara w siebie i taka bardzo, bardzo mocna pewność siebie w chwilach zwątpienia na pewno się przydaje, bo się odrzuca te wszystkie złe myśli, jakoś wcale nie staje się to dużym problemem przejście przez jakąś kryzysową sytuację z mocną wiarą w siebie, więc na pewno wiara w siebie i wszystko będzie dobrze. Do tej wiary jeszcze wrócę, ale mamy na łączach kolejnego widza. Halo, halo. Halo, halo, witam, Mariusz. Cześć, Mariusz. Hej. Mam takie pytanko do pana Michała. Do mnie? Tak. Kiedy był ostatni ponczuś? Ja teraz się przerzuciłem na chipsy, jak widzisz, i uważam, że skoro ciężko trenuję rankami nad swoją formą fizyczną, to mi się od życia coś należy. No nie można być ascetą i ostatni ponczuś no to był w tłusty czwartek, tak? Po zawirowaniach związanych z tym ponczusiem na wizji zjedzonym i wypowiedziane mi słowa, stanęły mi ponczusie w gardle i chwilowo odstawiłem ponczusie. Aha, śledzę treningi, pozdrawiam. Dziękujemy bardzo. Nie dziw się, Kamilu, ja jestem niestety identyfikowany z pączkami. Kiedyś po prostu w tłusty czwartek rok temu zjadłem pączka na wizji i to no, po prostu jestem strasznym łasuchem i to jakoś ludzi na tyle rozbawiło, że już teraz pączusie się za mną Ale przecież w czwartek wszyscy jedzą pączki, to trochę hipokryzja, bo co innego, gdyby pan tego pączka zjadł na przykład w niedzielę o 23 na wizji, prawda? No tak, tłusty czwartek. No cóż. Mamy kolejnego widza. Halo, halo. Halo, dzień dobry. Cześć. Halo, cześć. Cześć, dzień dobry. Szymon z Warszawy z tej strony. Szymon. O, światowo. Ja mam pytanie do Kamila. Prosimy. Bo obracałeś gdzieś tam w kręgach drużyny Liverpoolu od X lat i pewnie też w tym sezonie słowetnym 17-18, kiedy to Liverpool przegrał finał Ligi Mistrzów w Kijowie po błędach Luisa Cariusa. I moje pytanie jest następujące. Skąd ten taki jego upadek sportowy, z czego on wynikał, że nie było odpowiedniej opieki psychologicznej potem, bo mamy też na przykład Johna Terego, który w 2009 roku się pośliznął, przez te Chelsea też przegrała finał Ligi Mistrzów. Ale on był potem w stanie zagrać x dobrych sezonów jeszcze, a Loris Karius no nie. I dlaczego myślisz, z czego to wynika? To znaczy, ciekawe pytanie, ale ja bym to tak w sumie, myślę, że odpowiedź jest dosyć prosta. Raz, że doświadczenie przemawiało za Johnem Terry w momencie, kiedy popełnia ten błąd i musisz to wziąć pod uwagę, że John Terry
nie strzelił karnego, więc on tak naprawdę jest od bronienia, to jest raz. I taki karny się zdarza, no tam powiedzmy ich z czasu. A Karius, no umówmy się, pozycja bramkarza jest jak najbardziej na świeczniku i każdy błąd bramkarza jest uwypuklony i od razu go widać, no nie da się przed tym schować. Gdzieś mecz był bardzo blisko siebie, wiadomo, i no i takie dwie czy tam te trzy bramki wpadły, no i siłą rzeczy to jest tak trochę, no nie wiem, jakbyś na wojnę pojechał i dostał, no nie wiem, w rękę, odcięli ci rękę i w sumie musisz wrócić na tą wojnę, ale się trochę boisz. No i myślę, że tak z Kariusem było podobnie, że no, że tutaj chyba najlepsza opieka psychologa i w ogóle całego sztabu, nie wiem, musi, no na no, cokolwiek byś nie zrobił, to tak naprawdę no takiej sytuacji chyba nie wyprze się już z głowy, tak mi się wydaje. I na pewno ona gdzieś tam zawsze będzie mu spędzała nie tyle co sens powiek, ale zawsze będzie gdzieś tam z tyłu głowy z nimi. I uważam, że to jest ta różnica, że raz, że Terry był bardziej doświadczony w momencie tego, kiedy się to stało, a dwa, że to był niestrzelony karny, a nie zawalone dwa gole, prawda? No, tak. Nie wiem, gdzieś tam byłeś obok tego, więc myślałem, że masz jakieś inne spojrzenie na cały temat, no ale tak, zgadzam się. A to jeszcze mam drugie pytanie a propos tej naszej sławetnej ekstraklasy, w której widać bardzo dużo kolesiostwa mimo wszystko. Czy to samo jest na poziomie Championship? Ale kolesiostwa w jakim znaczeniu, bo nie wiem? W znaczeniu wpychania zawodników z jakimikolwiek umiejętnościami do ligi przez menadżerów. Wiesz co, w Polsce też mam wrażenie, że to się dzieje, tylko że to się dzieje głównie w przypadku obcokrajowców, co dla mnie jest trochę niezrozumiałe, a w Anglii to kolesiostwo jest, ale tutaj jeżeli się wpycha, to wpycha się zawodnika po prostu Anglika, czy powiedzmy tam Szkota, kogoś z wysp, więc tak naprawdę to jest takie domowe kolesiostwo, a w Polsce no to Polakom robimy podgórkę, może to jest taka różnica między tymi dwoma światami. Okej, dobra, super. Dzięki wielkie, pozdrawiam. Ciekawe w ogóle spostrzeżenie, tak, że rzeczywiście tam na wyspiarzy, jeśli już... No ale tak, wystarczy spojrzeć po prostu, przepraszam, że wchodzę słowo, ale wystarczy spojrzeć w kadry zespołów Championship czy Premier League i jaka tam jest ilość Anglików do liczby obcokrajowców, a w Polsce no zupełnie dwa inne światy. Tak, a wracając jeszcze do Lorisa Kariusa, to prawda, że powiedziałeś Jurgenowi Kloppowi w pewnym momencie, że nie czujesz się gorszy od Lorisa Kariusa i że ma prawo na ciebie stawiać? A tego, że ma prawo na mnie stawiać, to nie dodałem. To chyba tam już po prostu ta historia obiegła tak świat, że ktoś to dodał, ale pierwszy człon się zgadza. I co Jurgen, jak zareagował? Nic. Dobrze, jest z nami kolejny słuchacz, widz, przepraszam. Halo, halo. Halo. Cześć, witamy. Cześć, witam. Maciek z Warszawy. Cześć, Maciek. Pytanie mam do Kamila, oczywiście, naszego gościa. Sprawa, no może jesteśmy w Hyde Parku, więc żeby było trochę mniej przyjemnie. Chciałem się zapytać o podejście do takiej sytuacji, bo co włączę mecz na Eleven, to widać potencjał, ale pojawia się ten błąd z wyjściami do piłek. I chciałem się zapytać, jak Kamil próbuje ten błąd wyeliminować, no bo już kurde od pół roku to się powtarza. No to tak teraz szybko na palcach jednej ręki błędy przy wyjściu do piłki. Mecz z Millwall, mecz z Rosją i z kim jeszcze? Bo już nie wiem, trzeciego nie mogę znaleźć. Nie, no przy wyjściu, przy debiucie było. Jednak tam ale to przecież można się kłócić, czy było dobrze, czy było źle. Wyjaśniliśmy i wydaje mi się, że jeżeli obrońca podaje piłkę barkiem do ciebie na 18 metr, to mało jest opcji do wyjścia z tej sytuacji. Nie. A co ty byś zrobił? Bo ja jestem ciekawy, wiesz, że ja się wszystko nie znam. Zdarzyć, no. To może powiedz mi, co ty byś zrobił w takiej sytuacji? Nie, mi chodzi o podejście, jak ty właśnie, czy próbujesz ten... No jednak to się powtórzyło, tak? Kilka razy. I chodzi mi o to, czy jak... No tak, zdarzyło się trzy razy w przeciągu całego sezonu, tak. Pełna zgoda. Mhm. Tak, bo nie chodzi mi o to, czy to się w każdym meczu zdarza, tylko jest to pewien rodzaj no, błędów w technice, tak? Jednak... I to jest... Nie wiem właśnie, czy... A ja uważam, że to nie błąd techniki, tylko błąd w podjęciu decyzji. Błąd techniki to jest na przykład, gdyby strzałem nie leciał i przeleciał mi między rękami, a taki bramek no, raczej nie znajdziesz w moim wykonaniu. Nie, jasne. Tylko dla laika pytanie właśnie, czy to można, jak to można by było wyeliminować, żeby no, nie było tych wyjść, tak?
No nie wiem, przy tym, w tym debiucie to mogą stać w bramce, gościu przyjąłby na 18 metrze i strzeliłby sam na sam. Wtedy by można było mówić, że o, nie, dobra, omijamy ten, jego wina. Przejdźmy do tego meczu z tym, no, z tą nieszczęsnym rzutem wolnym, tym wyjściem na linię pola karnego na przykład. No na tym przykładzie, no, bo nie tak, tak bardziej jaskrawy. No nic, no wiesz, tak naprawdę na 100 razy trafiasz piłkę, 80 razy nikt do niej nie dobiega, a te 20 razy dobiega i strzela ci gola, no i tracisz gola. No teraz pewnie bym do tej piłki nie wyszedł, gdybym to wiedział. Jasne, dobra, bo nie wiem, no trochę wiesz, chciałem się dowiedzieć tak bardziej no, z poletka bramkarskiego. Nie, no, nie, czy to jest tak naprawdę... z trenerem bramkarzy się siada i to omawia? Czy no oczywiście, nie, że omawiasz, tylko ci mówię, w głównej mierze to jest tak, no masz dwóch bramkarzy, jeden bramkarz jest lepszy w tym, drugi jest w tym lepszy. No i tak naprawdę wiesz... To jest też kwestia indywidualna, jakie podejmujesz decyzje w bramce, tak mi się wydaje. No, nie każda decyzja jest słuszna i Championship na pewno jest o tyle fajne, że masz multum tych sytuacji w meczu i po prostu się uczysz podejmowania decyzji, więc siłą rzeczy popełniasz też więcej błędów. No i ja się do tego przyznaję. Jeżeli mam porównać to, ile popełniłem błędów w Danii, a to, ile popełniłem w Anglii, no to nie była ziemia, prawda? Tylko że w Danii obroniłem, powiedzmy, nie wiem, 100 strzałów, a w Championship w tym samym momencie mam 200 strzałów, no to masz dwa razy więcej sytuacji, nie? No dlatego tak, no, pełna zgoda. Może pomaga, jakiś problem z koncentracją, nie wiem. Styl też jest, nie? Mocno no tak, dlatego nie mówię, że ja wszystko robię dobrze i tak dalej, mimo że pewnie chcielibyście to usłyszeć, że mnie opierdolić, że to wszystko robię dobrze, ale tak nie jest. Nie wszystko robię dobrze, no i tak, no zdarzyły się błędy i ciężko mi to teraz wyjaśnić, nie wiem, no nie wiem, co ci mam powiedzieć, no bo pewnie bym nie podjął tej decyzji drugi raz, ale już nie mogę tego zrobić. Nie, no to ode mnie tyle. Dobra, to dzięki, pozdrawiam. Dzięki. A powiedz, Kamil, a jakie elementy swojej gry uważasz, że musisz najbardziej poprawić? Ja do tego podchodzę, że raczej wszystko trzeba szlifować, bo nawet jeśli masz coś w danej chwili dobrego, a o tym zapominasz, to później znowu jest taka równia pochyła i trzeba o to dbać jeszcze bardziej. Więc ja wychodzę z założenia, że trzeba dbać o wszystko, a wtedy faktycznie powoli schodkami się człowiek rozwija, bo tak naprawdę, no nie wiem, dobrze bronisz, źle grasz nogami, zaczynasz grać tylko nogami, nie przywiązujesz uwagi do tego bronienia i później tak naprawdę, no jest taka, to się takie disconnected robi, jak to mówią w Anglii, więc nie, uważam, że trzeba po prostu, fajnie, jeżeli twój trener bramkarzy, czy trener jakikolwiek inny ma plan na ciebie, jakiś taki długofalowy, nie wiem, jakieś sekcje, tydzień, drugi, trzeci i faktycznie rozwijasz wszystko, wtedy myślę, że to zupełnie łatwiej i tak bardziej naturalnie przychodzi ten progres. Strasznie rozstrzelona tematyka pytań na Twitterze, które tutaj się pojawiają. Na przykład o Marcina Najmana, który, bo wiem, że oglądałeś Hate Park z jego udziałem. Ja oglądam Hate Park, oczywiście oglądam. Tylko raz musiałem wyłączyć z Fabiańskim, bo nie mogłem go oglądać. Straszny cymbał. No, nie ucieszy się z tej opinii. No a Najman, słyszę, cię rozczarował, tak? No, znaczy, no panie Michale, no mnie ogólnie chyba całość programu trochę rozczarowała, powiem szczerze. Ja spodziewałem się, że to będzie taka fajna dyskusja, naprawdę, że to będzie taki hate park z krwi i kości. Tak sobie wyobrażałem hate park. Właśnie takie dwa zwaśnione rody. Tutaj mamy, powiedzmy, naszego pana, który jest inteligentną stroną tego, czyli pan Stanowski, i mamy takiego naszego polskiego żołnierza w srebrnej zbroi na białym koniu, Marcina Najmana, człowiek ludu, który przyjeżdża do tego zamku w Hyde Parku, siada i się broni przed tym, powiedzmy, tam czarnym charakterem panem Stanowskim, no ale się nie wybronił, jakaś lampka mu się tam w głowie zapaliła i no i już był taki trochę red alert i to się takie trochę pod sklepem się z tego wszystko zrobiło. No i też się zgadzam tutaj, nie wiem, czy to był pan Wojtek ze Złotoryi, czy skąd ten pan dzwonił, ale mówi, że nie o taki hate park walczył. No i tak, zgadzam się. Wiadomo, że w pewnym stopniu to było fajne do oglądania, tylko uważam, że ani pan Stanowski, ani pan Najman na tym programie nie zyskali, a oboje stracili. Ja ci muszę powiedzieć, że ja podejrzewałem cały czas, nie znając Marcina Najmana, że to wszystko jest z jego strony pozór, że to jest inteligentny facet, który ma jakiś niesamowity dystans
i tak bekowo podchodzi do tego, a tu się okazało, że on na tym smartfonie, gdzie on pokazywał tą listę walk swoich rywali, tam jakieś, nie wiem, dwa wygrane, 40 przegranych, no, ale z kim przegrane i tak dalej, troszkę jednak, znaczy myślałem, że to wszystko jest z jego strony trochę taką pozą inteligentnego takiego gracza. To jest taka sztuka na zarabianie pieniędzy, uważałem przez długi czas, że to jest, że on w pewnym momencie tam gdzieś tej swojej przygody bokserskiej, gdzie wiedział, że nic z tego nie będzie, mówi, okej, pójdę pod prąd i w taki sposób zarobię pieniądze, no ale niestety po prostu tak chyba zawiał wiatr i tak się pan Najman zachowuje, więc to raczej nie była żadna upozorowana gra. A inne pytanie zupełnie z innej bajki. Bartosz Talaga pyta, jak Kamil wspomina czasy w Wawelu Wirek i mecze z gwiazdą Ruda Śląska? To znaczy, fajny smaczek. Ja pamiętam, miałem bodajże 6 lat, może 7. Pierwszy mój mecz w ogóle jakikolwiek rozegrałem. Wawel Wirek, bardzo pozdrawiam wszystkich ludzi stamtąd. I pierwszy swój mecz grałem w ogóle, graliśmy z Gwiazdą. Gwiazda Ruda Śląska w ogóle ma tam paru wychowanków, którzy grałem w Ekstraklasie też tam i tak dalej. I to był rocznik 97, bardzo dobra drużyna. I to był mój pierwszy mecz. Nasz podstawowy bramkarz w 5 minucie stwierdził, że doznał kontuzji, że musi zejść, ale później się okazało, że udawał po prostu, bo się bał tego meczu, bo przegraliśmy 10-0 z tą Gwiazdą. Ja puściłem 9 bramek. Z czego nie jestem dumny. 9 albo 10 puściłem i powiem szczerze, że naprawdę dużo obroniłem i wtedy jakiś rodzic w ogóle do mnie podszedł. Ja 6-7 lat i jakiś rodzic do mnie, że ja sobie w ogóle mam dać spokój z bronieniem. W wieku 6 lat do chłopaczka, który gdzieś tam pierwszy mecz zagrał. No i tak mi to zapadło w głowę, że jak tylko miałem jakieś chwile słabości w swoim życiu, to zawsze sobie o tym myślę i już te chwile mijają. Więc fajnie wspominam Wawel Wirek, na pewno dzięki temu, że tam zaczynałem, gdzieś tam wszystko się dobrze dla mnie potoczyło. Spotkałem super ludzi na swojej drodze. No a z Gwiazdą mecze na pewno były takie bardzo wyrównane. Tu ktoś dodaje, że w Wirku, w Wawelu byłeś ekspertem od rzutów wolnych, tak? Niczym José Luis Chilavert? Tak, zdarzało mi się strzelać wolny. No, nawet tam z dwa chyba strzeliłem, więc... I zarzuciłeś, czy dalej jeszcze byś jak latał do przodu? Nie, no bez szans. Myślę, że teraz to ja piłkę tylko potrafię wybić, jak gdzie tam wolno strzelać. Ale pamiętam, że właśnie może to były takie cechy przywódcze za tam faktycznie takiego mało lata. Może dlatego tak to się wszystko rozwinęło w moim życiu, bo po prostu miałem takie podejście, gdzie jeszcze o tym nie myślałem, a już tak się zachowywałem i reagowałem, prawda? Więc może dzięki temu. A wolne zawsze fajnie było strzelać. No wyobraźcie sobie, bramkarz, który wybiega i nagle wolnego strzela. No nie? Cudna sprawa. Z nami kolejny widz. Halo, halo. Halo, witam. Michał ze Świętochowic. To chyba znajome tereny dla Kamila. Bardzo znajome. Granicze ze Świętochowicami. Dokładnie. Takie pytanko szybciutko. Ja wiem, że jesteś na początku drogi i życzę ci wszystkiego najlepszego, wszystkiego dobrego, wielu sukcesów, ale czy myślałeś właśnie, żeby na zakończenie wrócić do Chorzowa i ubrać po prostu koszulkę z numerem 1, pobronić troszkę w barwach niebieskich? No jak życie mi na to pozwoli i nie będę już taki stary, że nikt mnie nie będzie chciał, no to z chęcią wrócę, nie? Nie, na pewno bym chciał, na pewno bym chciał przy ulicy Cichej na Stadionie Ruchu zagrać, no bo raz, że tych meczy to mam, no nie wiem, kilkaset z moim tatą, czy domowych, czy wyjazdowych meczów, więc no Ruch jest na pewno w moim sercu i na pewno bardzo mnie to wszystko boli, że są w takim miejscu, jakim są, ale mam nadzieję, że tam, nie wiem, za 10 czy 15 lat, jak już faktycznie będę się zbierał do końcówki tej mojej przygody czy kariery, to mi się uda wrócić i na nowym stadionie już najlepiej zagrać Serkom na sercu, bo nie udało mi się, jedyny mój debiut to druga drużyna, jeden mecz, więc to mało, więc fajnie by było wrócić do Ruchu i zagrać dla kibiców, no to by było super. To fajno. To tyle z mojej strony. Serdeczne pozdrowienia i powodzenia, Kamil. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy serdecznie. Zaraz się zbliża chyba stulecie, tak? No, w tym roku mamy stulecie, w maju. Tak. Trzeba będzie o tym pomyśleć. Tu widzę, że jeszcze właśnie, że od małego lubiłeś rządzić. Ale to dotyczyło boiska czy spraw pozaboiskowych
Nie, cześć. No ja jestem jedynakiem, więc siłą rzeczy no to jest normalne, że jedynak zawsze w życiu ma łatwiej i byłem raczej rozpieszczony, no może nie rozpieszczonym, ale raczej byłem takim bachorem, jak byłem mniejszy, więc no lubiłem rządzić i do dzisiaj lubię rządzić, więc nic się, za dużo się nie zmieniło w moim życiu, o tak powiem. No. A my mamy kolejnego słuchacza, widza, halo, halo. Dobry wieczór. Witamy. Piotrek Siedlec. Cześć Piotrek. Ja mam takie pytanie do Kamila. Widać, że jesteś inteligentnym człowiekiem. Może mam takie pytanie. Jakie masz plany może po karierze? Czy skupiasz się na swoich, może aktualnie na swojej karierze? Czy jakby może chcesz inwestować może w mieszkania, nieruchomości? Czy może chcesz się zająć trenerką? Pójść może w menedżerkę? To jest moje pierwsze pytanie do ciebie. To znaczy, jeśli to był kontrolowany przekaz medialny, to na pewno musiałbym się wypowiedzieć tak po PR-owsku. No tak, wie pan co, inwestuję w mieszkania, mam już 3 mieszkania, 2 kredyty, spłacę to i wszystko będzie dobrze. Nie, w chwili obecną nie inwestuję, nie mam tego na razie w planach. A co będzie po mojej karierze, to myślę, że fajnie byłoby zostać menadżerem i tak dalej, prosty zarobek w sumie, szczególnie jeśli bym się na bramkarzach znał, ale Może tak się wydarzy, ale chyba największym takim moim marzeniem albo coś, w czym bym się odnalazł, to bardzo chciałbym być trenerem bramkarzy dla bardzo małych chłopców, bo na początku ich przygody, bo ja miałem to szczęście, że właśnie w tym wieku, jak miałem tam te 6-7 lat, trafiłem na super specjalistę, dzięki któremu gdzieś tam mogłem się rozwijać i iść do przodu, mimo że trenowałem w bardzo małym klubie, bo to Wawel Wirek był. To pomimo tego, że tam trenowałem, to mogłem się bardzo rozwinąć i jestem niezmiernie wdzięczny tej osobie, Marek Pietrek, bardzo pozdrawiam, że dzięki niemu mogłem się tak rozwinąć, więc chciałbym też od siebie, jeśli kiedyś będzie taka potrzeba w jakimś klubie, czy może szkółce, żeby takie rzeczy robić, to chciałbym to robić, a wiadomo z inwestowania, no nie wiem, może bym sobie kurwa restaurację otworzył, nie wiem. Super, dzięki. Mam drugie pytanko. Czy uważasz tak obiektywnie, że aktualnie... Mhm. Aktualnie, powiedzmy dzisiaj, na dzień dzisiejszy, odstajesz od bramkarzy z Premier League, czy nie uważasz się gorszy? Dobre pytanie. Uważam, że na pewno jest tam dużo lepszych ode mnie bramkarzy, ale uważam, że są też tacy, którzy nie są ode mnie lepsi. Aha, super, super. Jeszcze mam do pana Michała pytanie, skoro już jestem na wizji. Proszę bardzo. Panie Michale, czy oglądał pan serial Ślepnąc świateł? Tak, tak, oglądałem. Od razu, jak tylko wrzucili. Bardzo... Pytam się, bo byłem na spotkaniu, wie pan, we wrześniu w Ergolu i pamiętam, że zobaczyłem pana łysego i byłem w strasznym szoku. I właśnie skojarzyłem to z Dariem. Super, dziękuję. Chciałem pozdrowić mojego kolegę Bartka z Mińska Muzyka, który próbował się 100 razy zadzwonić. Dziękuję bardzo, miłego wieczoru. Dziękuję bardzo, pozdrawiam Bartka. A ty, Kamil, oglądasz dużo seriali, czy raczej FIFA? Nie, ja oglądam Magdę Kessler na Playerze. Poza Magdą Gessler oglądam 19+, bo to jest fajny serial. Na wspólny oglądam z moją dziewczyną, bardzo nas wciągnęło. Jesteśmy. W ogóle zastanawiam się, dlaczego aktor Sławek z Na wspólne nie dostał jakiejś roli w CSI albo w czymś takim. On tak super gra tego policjanta, w ogóle nie wiem, czy oglądacie. A co jeszcze? No wiadomo, polski serial, fajny serial jest teraz tak całkiem poważnie. Kod genetyczny, bardzo fajny serial na Playerze. Nie wiem, czy miał pan przyjemność zobaczyć sobie odcinek jakiś tego. Słuchaj, ale w ogóle my jesteśmy na pan, błagam cię. Ja ze wszystkimi na Twitterze, a my się followujemy na Twitterze, jestem na ty. Ja staram się być kulturalny chociaż raz w życiu, prawda? No jestem bardzo mile zaskoczony, ale absolutnie przejdźmy na ty. Nie lubię dobra. W ogóle. Widzowie dobra. Też nie musicie do mnie mówić per panie Michale, strasznie się czuję dobra. Staro wtedy, także absolutnie. Nie, no wiadomo, oglądamy tam seriale z moją dziewczyną aktualnie, wiadomo, La Casa de Papel, wszystkie te inne rzeczy i tak dalej. No. Wiadomo, że teraz jest tak dużo czasu, że grzechem byłoby nie oglądać. Jeśli chodzi o Ślepnąc od świateł, fajny serial na HBO, ale powiem wam, że jeszcze lepszy jest w wydaniu audiobooka. Jest naprawdę tak świetnie przeczytany zresztą przez reżysera tego, bo on się zafascynował książką Żulczyka i ją doprowadził do zrobienia serialu, ale wcześniej tak fantastycznie przeczytał. No nie, no to jest w top 3 audiobooków, jeśli ktoś lubi podczas joggingu, biegania czy spacerów sobie posłuchać. A ja na przykład bardzo lubię, to polecam, Ślepnąc od świateł jest kapitalnie przeczytanym audiobookiem. Tutaj jeszcze, ponieważ pomyślałem sobie... Przepraszam, mogę przerwać? Jasne.
Chciałbym tylko przerwać, jeżeli jesteśmy już tutaj w temacie literatury, to ja bym chciał bardzo panu Remigiuszowi Morozowi podziękować za fantastyczne kryminały, które pisze w ostatnim czasie. Ale mówisz serio? Ja uważam, że jego kryminały są fantastyczne. Podpuszczasz, co? Słuchaj, ja przeczytałem... Nie. Ja przeczytałem jeden, ten chyba, który zaczynał z Chyłka i tak dalej, wiem o co chodzi. No jakoś, tak. Ja jestem fanem Jonesbo. Nie czytajmy, wiadomo, nie porównujmy Porsche z Maluchem, ale jak na polską literaturę i na polskie przełożenie do książki, to Remigiusz Mróz naprawdę, ja jestem zafascynowany jego książkami, może nie dokładnie tą, którą tutaj podałeś, ale jest parę innych ciekawszych. To chyba była Kasacja, ale oczywiście ja słucham na audiobooku. Tam jest seria trzech książek, jest taka powieść, która się kończy w górach polskich i tak dalej. Aha. To może dam jeszcze drugą szansę. A to też czasami jest tak, że nie wchodzi audiobook, jak jest źle przeczytany. Aktor, głos ale nie ja pasuje. Właśnie problem jest w tym, że ja nie słucham audiobooków, ja tylko czytam książki. Także może dlatego, nie wiem. Na pewno polecam Behawiorystę, bo to jest fantastyczna książka. Przewieszenie, druga część właśnie tej sytuacji o górach, a Kasacja i tak dalej to są raczej takie książki, no to nie jest mój klimat, ale na pewno seria z Behawiorystą czy z Lucyferem i tak dalej jest super. A, no to widzisz. Też mam teraz tyle czasu, że sięgnę za twoją namową. Czy jest ktoś z nami? Halo, halo? Dobry wieczór, z tej strony Janek z Wrocławia. Cześć, ja Janku. Mam takie pytanie, w zasadzie dwa pytania do Kamila. Pytanie pierwsze. Już minął niespełna rok i chciałem zapytać o turniej we Włoszech i mecz z Hiszpanią. No ten cały turniej generalnie to był wasz, myślę, bardzo duży sukces. Raz awans, dwa wyniki, które tam odnieśliście. No i tak jak patrzysz już na to z perspektywy czasu, właśnie trochę czasu minęło, mogłeś sobie to wszystko na chłodno przemyśleć. Czy w tym spotkaniu, zakładając taki aksjomat, że Hiszpania jednak zagrałaby na tym poziomie, na którym zagrała, w tamtych warunkach, gdzie wiadomo, gra się mecze, to trzy dni jest duże zmęczenie. Czy mogliście im się jednak tego dnia postawić? Nie wiem, gdybyście na przykład tak szybko bramki nie stracili, wiele wiadomo mogło się wydarzyć na boisku, ale czy wtedy Hiszpania przez waszą drużynę była do ugryzienia? Absolutnie nie była tamtego dnia. To nie ma najmniejszej szansy, że w ogóle... Na 100 meczy uważam, że wtedy wygralibyśmy z nimi maksymalnie jeden, więc prawdopodobieństwo naszego zwycięstwa nie było zbyt duże. Wiadomo, że przed meczem nie podchodziliśmy do tego z takim podejściem, tylko to było podejście, że chcemy zagrać tak z Włochami czy z Belgią. No i muszę cię zmartwić, wyszło chujowo bardzo, no bo tak naprawdę oni się po nas przejechali i tutaj trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. No powiem tak, ja nie spodziewałem się, że to będzie tak wyglądać. W najczarniejszych snach, w ogóle w koszmarach nie wyglądało to aż tak źle, no ale raz, że chyba nie mieliśmy faktycznie siły i może to słaba wymówka. Dwa, że jeszcze tam faktycznie w tym meczu Dawid Kownacki też nie grał. No ogólnie, no po prostu szczerze, tak po chłopsku, no nie mieliśmy z nimi szans. O tak, nie mieliśmy z nimi szans. Może gdyby grali tak, jak grali w pierwszym meczu z Włochami, to może byśmy mogli z nimi coś powalczyć, ale zagrali z nami w taki sposób, że po prostu nas zmierzyli. Jasne. A jeśli chodzi o twoją sytuację w Liverpoolu, chciałbym zadać pytanie. Wiadomo, że na dzień dzisiejszy to jest troszeczkę wróżenie z fusów, ale powiedz mi, czy ty w ogóle jesteś już po rozmowach z trenerem Kloppem, czy nie wiem, czy z kimkolwiek z klubu, ze sztabu szkoleniowego, jaki jest plan na ciebie Liverpoolu w przyszłym sezonie, który tak naprawdę no nie wiadomo, kiedy się zacznie? To znaczy ja nie wiem, bo tak naprawdę w Liverpoolu nie byłem od długiego czasu. Wiadomo, że mam kontakt z trenerem bramkarzy i tam z ludźmi zajmującymi się ludzie, po prostu zawodnikami na wypożyczeniach, ale nie z trenerem Kloppem nie rozmawiałem, bo po prostu mnie tam nie było i zgaduję, że taka rozmowa będzie miała miejsce, jak sezon się skończy, a kiedy się skończy, nie wiem, więc ciężko mi też powiedzieć. A jak będzie wyglądała moja sytuacja w przyszłym sezonie, to nie wiem, ale wiem jedno, że sobie dam radę. Aha, jasne. A to w takim razie już troszeczkę dalej ciągnąć to wróżenie z fusów, to gdyby została ci przedstawiona taka propozycja, że no, nie czarujmy się, numer jeden jest raczej zamurowany, ale jesteś dwójką i właśnie stajesz przed wyborem jednak zdecydowanie mniejszej liczby meczów, chociaż też widać akurat po
obecnym sezonie, że Alisson też potrafi się gdzieś tam rozkraczyć na parę tygodni, no to jaka by była twoja decyzja? Wziąłbyś tą dwójkę, czy jednak wolałbyś... Nie, jakby zarabiał połowę tego, co Alisson, to może bym został. Jeszcze raz, nie słyszałem? Mówię całkiem poważnie, gdybym zarabiał połowę tego, co Alisson jako bramkarz numer dwa, to może bym został. Ja ze sportowego punktu widzenia. Nie, wiesz co, ja jestem raczej osobą ambitną i gdzieś siedzenie na ławce mnie nie satysfakcjonuje. Wiadomo, że jestem zawodnikiem, jestem zakontraktowany przez Liverpool, więc tak naprawdę ostatnie słowo zazwyczaj zależy od nich, ale myślę, że oni też dbają o to, żeby zawodnicy, którzy są w klubie, byli szczęśliwi, bo bez szczęśliwych pracowników nie ma pracowników. Więc wydaje mi się, że na pewno do jakiegoś porozumienia dojdziemy, ale tak jak mówię, ja raczej nie chciałbym być numerem dwa, chciałbym po prostu grać, prawda? A czy to będzie Liverpool, czy to będzie inny kraj, inny klub? Zdarza się, nie zawsze wszyscy przechodzą ścieżką Wojtka Szczęsnego, który po wypożyczeniu z Ligue 1 miał takie fajne szczęście, że akurat był tam stary Almunia i mógł sobie wskoczyć do bramki i mu to żarło po prostu, jak to się mówi. Nie każdy ma takie szczęście, nie każdy trafia do klubu w takiej sytuacji, w jakiej trafił Wojtek. A jeszcze ostatnie pytanie. W takim razie jesteś kapitanem reprezentacji młodzieżowej, reprezentacji do lat 21. Kto twoim zdaniem jest takim największym talentem na ten moment, ale takim trochę nieoczywistym, no bo poprzez te mecze z Rosją, z Serbią, no zdecydowanie oczy zostały zwrócone, moim zdaniem, przynajmniej taki mój odbiór był tych spotkań i komentarzy po nich, na Mateusza Bogusza. A czy ktoś z takich mniej oczywistych nazwisk tam zrobił na tobie, czy robi na tobie cały czas duże wrażenie? No muszę powiedzieć, że Mateusz Bogusz, no nie ma innej odpowiedzi w tej sytuacji. Kogoś innego musiałbym tu na siłę przed niego wpychać, a to by było nieuczciwe. Mam tylko nadzieję, że tam ze zdrowiem wszystko będzie ok, bo jak najbardziej talent ma taki, żeby grać na wysokim poziomie. Jasne. No dobra, to dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Oczywiście pana dzięki, Michała również, czy też Michała, tak, no, bo miało być na tym. Także, także pozdrawiam serdecznie i do widzenia. Dziękujemy bardzo. Zanim kolejny telefon, to tutaj dużo fajnych pytań wyłowiłem z czatu. Dark na przykład pyta, czy stałeś się skuzerem a propos Liverpoolu? Na ile masz Liverpool w sercu? Czy mógłbyś grać, gdyby pojawiła się taka szansa w innym klubie, który na przykład jest największym rywalem Liverpoolu? Czyli rozumiem na przykład Everton albo Manchester United. Jestem, Michał, skauserem, pamiętam. Skauserem. Skauser. To jest po prostu dialekt, który panuje w Liverpoolu. Ten dialekt, który doprowadzał mnie do łez, jak przyjechałem do Liverpoolu i myślałem, że coś tam po angielsku potrafię, a tu nagle taki akcent, że mówię, no... Możesz dać nam próbkę? No zamiast K mówi się H na przykład, Bach. Jak ktoś mówi Bach, to co to znaczy? Ja mówię, że ktoś upadł, a to dla nich znaczą plecy, więc no... No po prostu język zupełnie inny, ja tego się też uczyłem i naprawdę się, powiem tak, łapałem trochę na tym, że później gdzieś jechałem, używałem swojego angielskiego i ludzie mnie nie rozumieli przez to, jak ja mówię, bo mówiłem tak, jak mówię faktycznie w Liverpoolu. No i mówiłem gdzieś tak za granicą i ludzie, o co mu chodzi, no i faktycznie zrozumiałem, że coś jest nie tak, ale teraz Huddersfield tutaj to jest West Yorkshire, więc tutaj się używa raczej takiego angielskiego poprawnego, więc siłą rzeczy mówi się tak bardziej po angielsku, prawda, ale no... Skauserzy są fajni, super mają. Tak jak na Śląsku w sumie, tak jak na Śląsku mają swój język, więc. A czy mógłbym grać do Evertonu? No słuchaj, no jakby mnie kupili, no to bym grał, no co. Czyli nie jest tak, że jesteś absolutnie Everton. No, bo to jest tak, gdybym. To ja nie jestem urodzony w Liverpoolu, prawda? Ja jestem tylko, nie jestem ich wychowankiem. Może pisemnie jestem, ale. Tak życiowo nie jestem, więc to jest inna sytuacja. Gdyby na przykład ktoś mnie zapytał, czy zagram w Górniku Zabrze, to wtedy bym miał opory, powiedziałbym, że nie, prawda? Ale jeśli ktoś mnie pyta, czy zagrałbym w Evertonie, no to nie mogę mieć takich oporów, bo ja nie jestem poza kontraktem i tak dalej, nie jestem związany Liverpoolem. Wiadomo, że ja bardzo dziękuję temu klubowi, że jest w moim sercu przez to, że dał mi szansę, że mnie wyłowił z perypetii futbolu, ale siłą rzeczy to nie jest klub, z którym się utożsamiam na tyle, że byłoby dla mnie przeszkodą grać w klubie z tego samego miasta, prawda? Mhm. Tu jeszcze jest ciekawe pytanie. Mateusz Iwański pyta, Kamil, czy chciałbyś może nabyć Ruch Chorzów w przyszłości niczym Kuba Błaszczykowski Wisłę? Słuchaj, no czemu nie? Tylko, że raz, że musiałbym mieć środki, których
chyba teraz by mi nie starczyło. A druga sprawa, nie wiem, ile tam długu jeszcze jest. No jakbym miał długi kupić za twoje ciężko zarobione pieniądze, no to tak średnio, prawda? Mhm. A z nami jest ktoś kolejny. Halo, kolejny słuchacz, widz. Halo, halo. Halo, dzień dobry. Witamy. Cześć. Wreszcie się po 418 w zasadzie połączeniach, znaczy próbach w zasadzie połączyłem się. Gratulujemy, gratulujemy, czekamy. Bo nasz kontakt na Twitterze się urwał poprzez bana z pańskiej strony, panie Grabara. No to wreszcie teraz, jak mam możliwość pogadać, to skorzystam z tego. Chciałem zapytać o trzy rzeczy. Powiedziałem, że będą trzy merytoryczne i dotrzymam słowa. Pierwsza rzecz jest taka. W życiu jest coś takiego jak takie mądrości. I pewna z tych mądrości mówi tak, pierwsza, że nie wiadomo, czy lepiej być ogonem lwa, czy głową myszy. Ja sprawdziłem sobie i teraz patrzę. Championship 19-20, 37 możliwych meczów, 28 zagranych, 45 bramek straconych. No i teraz chciałbym się zapytać, jak to widzisz, Kamilu drogi? Jak to widzisz, czy to według ciebie jest taki, można powiedzieć, no nie wiem jak to powiedzieć, dorobek uprawniający do tego, żeby kogokolwiek i jakkolwiek oceniać jakiegoś sportowca, piłkarza? Druga rzecz. Współpracuje z mogę się odnieść do pierwszego pytania, bo jak mnie zarzucisz trzema pytaniami, to oczywiście nie będę w stanie się na tyle dobrze wypowiedzieć, na ile bym chciał, więc zaczynamy z pierwszym pytaniem. 45 goli w 28 meczach. Ja tą statystykę doskonale znam, ale dzięki ci, że ją przypomniałeś, fantastycznie z twojej strony. No to zaczynamy. 28 meczów, 45 bramek. Przypomnij mi 10 pierwszych spotkań, ile zdobyliśmy punktów i czy zwolniliśmy dwa razy trenera w przeciągu pierwszych 12 meczów i ile zdobyliśmy punktów w 12 meczach. Przypomnisz mi? Ty już zaraz patrzę, poczekaj, szukam, bo akurat powiem ci szczerze, że patrzę na perspektywę kibica. Dobra, nie tłumacz mi się, tu tylko sprawdzam. No. Dobra, sprawdzaj. To już szukamy. Wracając jednak do myśli, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. Huddersfield to nie jest zespół, który moim skromnym zdaniem odegra jakąkolwiek rolę w, tak by jakby powiedzieć, w futbolu, jakimkolwiek. Ale to już nawet przejdźmy do tego. Mówisz o tym, że piłkarze... Ale czekaj, dokończ temat. Sprawdźmy tam faktycznie punktów w pierwszych 12 meczach. Poczekaj, mam. 2.19. Już patrzę tylko, czy na nie wskorzy. To jest dziewiąta kolejka. Od dziewiątej kolejki jestem w stanie to sprawdzić na flash skorze. Czyli mam takie... Wystarczy sprawdzić formę z ostatnich 30... A nie, faktycznie, okej. Okay. No nie da się, sprawdzam szybko. U mnie tylko na faktach. To ja ci powiem. Zdobyliśmy w pierwszych 12 meczach jeden punkt. No właśnie. I powiedz mi, czego tam brakowało tobie jako znawcy futbolu, no bo na takiego się kreujesz. Co tam zabrakło? Czego? Czego zabrakło? No, traciliśmy bardzo dużo bramek, więc ciężko było nam faktycznie sobie poradzić wtedy, prawda? Więc nie strzelaliśmy bramek, przegrywaliśmy mecze zazwyczaj jedną bramką. No i siłą rzeczy pamiętam, że po pierwszych 10 meczach miałem najwięcej strzałów w światło swojej bramki i miałem bodajże drugi albo trzeci procent największej ilości obronionych strzałów, zaraz po Bartoszu Białkowskim, z tego co mi się wydaje. Nie wiem, czy to zweryfikowałeś. Rozumiem, tylko cały czas pytam. O co chodzi z tym, że 45 goli tracisz w 28 meczów? Oczywiście możemy rozrzucać na 10 meczów, na kolejne 10 i na kolejne 8, ale chodzi o to, na jakiej podstawie sądzisz, że jesteś człowiekiem, który może wypowiadać się o tym, że polska liga to jest gówniana liga, czy to są peryferia futbolu, jak to nazwiesz, to w zasadzie nie ma żadnego znaczenia. Chodzi o to, na jakiej podstawie człowiek, który łapie 45 goli w 28 meczów, oczywiście pewnie ktoś cię tam zmienił, bo może się okazało, że ktoś zmieniał cię, ale mimo wszystko bramkarz zespołu, który 45 goli łapie, to jest niesamowite, że potrafisz tak powiedzieć. Po drugie, to do czego zmierzam? Pracuję ze sportowcami. Pytam ich i pytam o kolegów. To jest inna dyscyplina, ale pytam ich. Słuchaj, powiedz mi, jak gra ten czy tamten. Wiesz, że żaden szanujący się sportowiec nie ocenia kolegów po fachu. Jeżeli powiedziałeś do Kloppa, pana trenera Kloppa, że czujesz się lepszy od Kariusa, to moim zdaniem jest to żenada. To jest poniżej jakiegokolwiek poziomu, ponieważ... Nawet jeśli tak myślisz... Ja bym chciał się do niego odnieść. Więc tak... Zacznijmy od tego.
Pytasz się, nie wiem jak ty pracujesz w sporcie, nie wiem czy pierzesz ubrania, czy jesteś psychologiem, nie interesuje mnie to w tej chwili. Ale, nie, byłem tłumaczem jednego z najlepszych trenerów na świecie. Przerywałem ci, jak zadawałeś pytanie, daj mi dokończyć. Uh-huh. Wracam do twojego pytania. Pytasz się innych ludzi, czy co sądzą o innych tam graczach, sportowcach, marionetkach, czymkolwiek. No to teraz prosta zależność. Lubisz ludzi szczerych czy szczerych? Bo są ludzie szczerzy, którzy powiedzą to, co myślą na forum publicznym, a są też tacy, którzy tobie wprost w oczy powiedzą, nie, zajebisty jest ten chłopak, a później siedzi ze swoim kumplem i mówi, nie, on jest taki kurwa chujowy, to faktycznie może trzeba mieć jaja i powiedzieć to po prostu w ogóle, tak? Puścić to w eter. Jak masz jaja, to pomyśl o tym publicznie. A takie kolesiostwo, myślisz, że w piłce, czy w każdym innym sporcie koledzy nie napierdalają na siebie w jednej drużynie? No oczywiście, że napierdalają. Powiedz to publicznie. Więc jeżeli z tym masz problem z moją osobą, że ja mówię to, co myślę na forum i mówię to, że polska ekstraklasa jest taka i taka, to tak naprawdę, no fajny jesteś, ale chyba masz problem, że tego nie rozumiesz. Nie, to nie o to chodzi, że mówisz. Chodzi o to, że gdybyś ty nieważne, czy puszczę 100 bramek, czy 50, jako wolny obywatel na Twitterze, czy gdziekolwiek indziej mogę powiedzieć to, co uważam. A to, czy mam prawo do tego, czy tego nie mam, to już nie tobie oceniać. Ja oceniam to, czy to jest okej. Możesz to komentować, możesz twierdzić, że to nie jest okej. I jak najbardziej szanuję twoje zdanie, ale tak naprawdę no nie obchodzi mnie ono. No dobrze, to teraz zauważ tylko jedną rzecz, ja ci to podsumuję. Bo widzę, że. Myślałem przed tym telefonem, mówię, zadzwonię, bo to, że mówią, że on jest głupi i że jest kontrowersyjny, okej, odrzućmy to. Ja mówię, popatrzę na gościa, bo słucham cię od godziny i 5 minut. Mhm. I myślę sobie, posłucham gościa. Przez 30 minut mówiłeś jak normalny człowiek, którego sądziłem, że to jest po prostu tylko i wyłącznie taki image tego, że jesteś taki, wiesz, Loki Boy, taki niegrzeczny chłopiec, który chce komuś coś pokazać, nie wiadomo co. Ale póki co, to powiem ci wprost, o grabarze Klopp, to myślę, że nawet nie myśli. To nie jest tak, że on nie wie, kto ty jesteś, bo on pewnie na liście płac cię ma. Tak samo jak mówił pan Paul. Tu nie chodzi o to, że oni, bo pan Paul mówił, że twoje tweety ktoś ewentualnie czyta. Z tym szacunkiem. 7 bramkarza, czy tam 5 bramkarza Liverpoolu, to oni nawet chyba nie wiedzą, że ty jesteś na liście płat, ale to nawet nie o to chodzi. Chodzi tylko i wyłącznie o to, żebyś odnosił się z szacunkiem do ludzi, którzy wykonują taką samą pracę jak ty, bo tylko wtedy ktoś powie i wtedy nie staniesz się memem, bo obecnie, żebyś zobaczył, jak piszesz grabara w YouTube, nie wychodzą twoje świetne interwencje, tylko wychodzą twoje babole. I to ja wiem, że ty powiesz, że masz w nosie to, co ja mówię, masz w nosie to, co ja myślę, ale chodzi o to, że musisz czuć, że są ludzie, którzy są do ciebie życzliwi, bo szczerze powiedziawszy, jak usłyszałem grabara Liverpool, mówię, fajny facet, ale w momencie, kiedy facet, który nic jeszcze nie osiągnął, najpierw wjechał na Tomasza Hajtę, legendę Schalke Gelsenkirchen, potem wjechał na bramkarzy, którzy grają co tydzień w polskiej lidze, grają, podkreślam, nie jadają obiady, tak jak ty jadałeś w Liverpoolu, tylko grają. To jest 2. 3. Ty pojechałeś do Danii, znaczy w zasadzie zostałeś, można powiedzieć, że zesłany do Danii, żebyś grał. Bo tak mi się to wydaje, z mojej perspektywy. Nikt nie zsyłał za karę do Danii, to ja wybrałem, że pójdę tam grać, ale kontynuujmy. Okej, no to ja ci, wiesz, to tak samo jak ty mówisz, że ciebie nie interesuje moje zdanie, to ja teraz staram się wejść w twoją retorykę i mówię, dla mnie tutaj zesłany do Danii, żebyś w ogóle coś zagrał, żebyś odpiął się od ławki rezerwowych. Po drugie, poszedłeś do Huddersfield, dostałeś 45 bramek, 28 meczów. I teraz zadam ci proste pytanie. Ale to pytanie trwało 2 minuty. Czy tu jest przewidziany czas na moją odpowiedź, czy ty po prostu chcesz no się... No właśnie, słuchaj. Ja nie rozumiem tego. Zadajesz pytanie, to daj mi odpowiedź. A ty mówisz, właśnie. I mówisz, jeszcze jedno pytanie. No, dajmy odpowiedzieć Kamilowi. Więc tak, zacznijmy od początku. Słuchaj,
Życzę ci tego, żebyś zarabiał tak jak siódmy bramkarz Liverpoolu, a teraz merytorycznie. Więc tak, wracajmy do tego. Jurgen Klopp może nie wie, kim jestem, ale w wieku 19 lat dał mi zagrać z Manchester United przy 110 tysiącach ludzi. Myślę, że nie dał mi tego za fajny uśmiech, bo go nie mam. Druga sprawa. Nie zostałem zesłany do Danii, żebym pograł, tylko ja sam poprosiłem o to, żeby Liverpool mnie wypożyczył, żebym mógł nabrać doświadczenia. Skończyło się tym, że przez 5 miesięcy byłem 3 razy w drużynie miesiąca, a na koniec sezonu przybrany przez najważniejszą gazetę w Danii do 11 roku. Grając tam pół roku. Grając w Huddersfield faktycznie puściłem 45 bramek w 28 meczach. Z tego 20 goli strzelam, że padło w pierwszych 10 meczach, gdzie zdobyliśmy jeden punkt, zwolniono nam trenera. Po zwolnieniu trenera uważam, że zagraliśmy całkiem przyzwoicie, straciliśmy resztę bramek, powiedzmy tam te 18 czy 28 w 10 meczach czy 15. Nie interesuje mnie to. Nie jest to fantastyczny sezon, nie jest to tragiczny. Uważam, że mogę mieć do siebie pretensje, a co do filmów, gdzie widać moje rzekome babole, no to słuchaj, ja wycinam minutę tej rozmowy i z twojej wypowiedzi też robię babola. Tak samo ktoś może wyciąć z mojego całego highlightsu 5 minut, jakieś tam 3-4 bramki puszczone, wrzucić w eter, okej, jest słabym bramkarzem. A ktoś inny może wyciąć 5 dobrych interwencji i robią ze mnie najlepszego bramkarza świata. Tak działa internet, prosta sytuacja. A jeżeli ty uważasz, że internet w jakimkolwiek stopniu wpływa na to, jak ja postrzegam swoją osobę, no to jesteś w błędzie, bo jeżeli myślisz, że ja faktycznie teraz siedząc tutaj jestem ultra przejęty tym, co mówisz, to nie jestem. Wracając do kwestii ekstraklasy. Ja jedząc obiady w Liverpoolu dalej miałem prawo komentować to, co się dzieje na boisku w ekstraklasie. I wiesz co? Ci sami bramkarze z ekstraklasy, jeżeli tylko by chcieli, mogą skomentować moje babole. Nie mam z tym najmniejszego problemu. Z tego super, że tego nie robią. Może to jest jakiś szacunek w kierunku mojej osoby. Może ja tego szacunku nie mam, ale to trzeba było zapytać osoby z mojego grona i z mojego otoczenia. A jeżeli faktycznie brak szacunku przeszkadza ci w moich wojażach internetowych, no to raz, że wystarczy tego nie czytać, a dwa, fajnie, że się wypowiedziałeś. Nie, no zablokowałeś mnie, to ja nie zmienię. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że musisz zrozumieć, inaczej. Ja nie muszę nic zrozumieć, ty nie musisz nic tłumaczyć. Ja kompletnie nie muszę brać twoich słów do siebie. Ty nie jesteś żadnym autorytetem dla mojej osoby, nie jesteś żadną osobą, z której powinienem... Słuchaj, proszę cię o ostatnie pytanie, bo chciałbym dać innym słuchaczom jeszcze popytać. Dobrze, to jeszcze tylko jedno pytanie w takim razie. Jakby ja się odrzucam na odsłuch, bo jakby widzę, że nie ma po co rozmawiać. Do czego zmierzam? Pytanie jest następujące. Czy sądzisz, ty, jako Kamil Grabara, nie jako inna osoba, tylko jako Kamil Grabara, czy sądzisz, że w najbliższym czasie zaistnieje taka szansa, że Kamil Grabara w świadomości sportowych kibiców, sportowych trenerów, czy kogokolwiek, kogo cenisz, będzie kimś, kto będzie mógł śmiało powiedzieć, tak, jestem sportowcem i zarabiam pieniądze adekwatne do tego, co przedstawiam sportowo? Nie wiem, możesz zapytać Czesława Michniewicza, na przykład trenera młodzieżówki, który w wieku 18 lat dał mi zadebiutować w reprezentacji U21. To by była, myślę, odpowiednia osoba, która mogłaby dać jakiś wykładnik moich umiejętności. Nie wiem, możesz trenera zapytać. Możesz zapytać kogokolwiek chcesz, wszystkich trenerów, z którymi współpracowałem. Myślę, że oni widok na moją osobę mają taki, jaki widzą, bo to jest osoba ciężko pracująca i pracująca nad sobą samym przede wszystkim, a ja raczej chciałbym przemawiać, jeżeli nie przemawiam umiejętnościami boiskowymi, no to muszę cię zasmucić, innymi do ciebie nie będę przemawiać, bo raz, że tak naprawdę fajnie, że kibice są, czy ich nie ma, oni kiedyś znikną, kiedyś będą, ale tak naprawdę ja robię to, co robię, czyli gram w piłkę i tak naprawdę finalnie pieniądze płaci mi klub, a kibice i tak przychodzą oglądać, więc ci kibice może chcą mnie oglądać, jeżeli nie chcą, nie muszą przychodzić na stadion. Zupełnie mnie to po prostu, nie wiem, nie odrzuca od tego sportu. Ja to robię dla siebie. Rozumiem, gdybym grał w swoim ukochanym klubie i robiłbym coś źle, to wtedy by mi było przykro, że są na tych trybunach takie dzieciaczki, jak ja kiedyś byłem i bym się denerwował sam za siebie, byłoby mi wstyd, że źle to robię. Ale słuchaj, w takim przypadku, jak ty to teraz nakreśliłeś, uważam, że w oczach wielu osób, które się faktycznie na sporcie znają i na piłce znają, uważam, że jestem dla nich sportowcem. To, że w twoich oczach nie jestem, no trudno, zdarza się, nie wszystkim dogodzisz. Dzięki za telefon, był fantastyczny. Dziękujemy za telefon. Tak się, Kamilu, kończy banowanie na Twitterze. Trzy bany, mówi ten pan, że mu dałeś. Ja wiem, że ty nie potrzebujesz adwokata, ale akurat muszę ci powiedzieć, że pójście do trenera, tu akurat Jurgena Kloppa, tak? Ale że generalnie ambitny zawodnik idzie i mówi,
że chce szansę, tak, bo czuje się silny i tak dalej, nie czuje się gorszy niż ten, który tą szansę dostaje, to nie jest dla mnie pójście, że to nie jest jakiś, ja nie wiem, bo pan to chyba odczytał, że to jest takie, nie wiem, ale pójście. Ja nie poszedłem do trenera Kloppa i tego nie powiedziałem prosto w oczy, tylko to była rozmowa, która wynikła, bo ze sobą rozmawialiśmy. Ja bym w życiu nie zainicjował rozmowy, w której bym coś takiego powiedział, a to, że ta rozmowa trwała i ja byłem gdzieś tam młody, nadgorliwy, to mi się to wymknęło, po prostu powiedziałem to i tyle, że to, że była to gafa, no to to była gafa. I oczywiste, i nie wiem, co tu z tego robić. Tak naprawdę, jakby to, że ja w wieku 19 lat miałem taką sytuację, żeby powiedzieć o sobie, która jest idolem milionów, taką sytuację, to tak samo oni w wieku 19 lat powiedzieli do nauczycielki czegoś, co nie powinni, tylko że skala jest inna, bo nikt się tą nauczycielką nie interesuje, prawda? No i tyle, więc to jest zupełnie taka sama sytuacja, tylko że punkt widzenia określa nasz punkt siedzenia, a że ja siedziałem wtedy na rollercoasterze, a ktoś inny na ławce w parku, no to jest inaczej to postrzegamy, prawda? Tak, tak, no też nie jechałbym po nikim, kto jest wypożyczony w tak młodym wieku, no bo to jest to samo, co wypożyczenie Wojtka Szczęsnego do Brentforda. Nie, przepraszam, mnie przecież zrzucono z ławki rezerwowych Liverpoolu, żebym jako ochłap coś pograł. Tak musimy interpretować wypowiedź naszego kolegi sprzed chwili, więc no strasznie mi smutno. W takim razie ten ochłap z Liverpoolu zawojował Ligę Duńską w pół roku i tyle, no. Trudno. Tak, pamiętam, że tam nawet się na ostatnim meczu pojawiły jakieś banery, żebyś nie odchodził, żebyś kibice chcieli, żebyś został. Tak było. Kolejny słuchacz albo widz. Halo, halo. Dzień dobry, halo. Jestem Stasiu z Całego Lasu. Ja mam pytanie do pana Kamila. Czy w ten weekend zbije elitę? No słuchaj, no jak inaczej, bo mi się dużo łatwiej gra, jak widzę, że ta skarbonka na cele charytatywne wzrasta i wtedy mam takiego powera, żeby grać, więc mam nadzieję, że ten weekend, jeżeli się stream odbędzie, to na pewno wbiję, tylko no, musicie pomóc, bo pomagać na moim streamie. No Damian wbił elitę w tym tygodniu, ja mu pokazałem, jak się to robi tydzień wcześniej, więc teraz kolej na mnie. Jeszcze jedno pytanie, czy jest szansa wysparowania się z panem FIFA? To znaczy ja na pewno będę organizował mecze z widzami, tylko że gdybym miał z wszystkimi zagrać te mecze, no to niestety nie dałbym rady, bo brakowy mi czasu, rąk i mózgu, więc na pewno będzie trzeba jakąś kwotę wpłacić na cel charytatywny wyznaczony gdzieś tam w zbiórce i wtedy myślę, że będzie można to zrobić. Ale to nie na kanale sportowym, tylko na Twitchu Grabi. Rozumiem, dziękuję. Dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie. Zaglądam na czat, a tutaj Kacper D. pyta, Kamilu, pytanie o dokończenie ligi w Anglii i reszcie krajów. Czy według ciebie jest szansa, możliwość, by takie decyzje podejmować? Oczywiście najbardziej nas interesuje pewnie to, co na Championship oczywiście też, tak? No bo tam jest... No wiadomo, tylko że my będziemy grali wtedy, kiedy zagra Premier League, bo to też jest oczywiste, że nie możemy grać bez nich, prawda? Więc to i tak na Premier League się musimy skupić. Ale jak słyszałeś te pomysły, żeby was na przykład gdzieś skoszarować... przebadać, tak, i w jakichś zamkniętych ośrodkach, nawet na małych stadionach, zrobić z tego widowisko telewizyjne, że po prostu gracie bardzo intensywnie, tak, bo Bundesliga na przykład chce już ruszyć w maju, w waszym przypadku się pewnie mówi, no, może dopiero czerwiec, więc tych spotkań rozegrania byłoby po prostu... kwarantannę i nie będziemy trenować do 16 maja, więc jeszcze ponad miesiąc. Więc tak naprawdę ciężko mi coś powiedzieć. No wiadomo, że w dzisiejszych czasach jest pragnienia takie najniższych zmysłów, czyli takich, tak samo jak oglądamy w MMA, żeby oglądać ludzi, którzy się napieprzają po pyskach, no to tak samo by chcieli oglądać piłkarzy zamkniętych w klatkach jak w zoo, takie pragnienie najniższych potrzeb, prawda, żeby zobaczyć jak piłkarze, ty sobie siedzisz na kwarantannie, a tutaj najlepiej, żebyśmy jeszcze w rękawiczkach i w maseczkach biegali, prawda, no bo musi być przecież piłka nożna, wszystko może nie działać, ale piłka nożna musi być. Dla mnie głupota, jakby taki był pomysł z koszarowaniem, to ja na pewno bym się na to nie zgodził. Były nawet pomysły, to co prawda chyba dotyczyło Premier League, żeby wysłać do Chin, tak? Bo tam już jest opanowana sytuacja. No kto no inaczej, kto zdrowo myślący by się na to zgodził? O tak, bo te pomysły są czasami tak kuriozalne i w ogóle tak wyjęte no nie wiem, no dla mnie to jest dziwne. No jak kto może pomyśleć o zdrowych zmysłach, żeby wysłać drużyny do Chin i co? I tam mają grać, no. No kurde, ja wiem, że to jest, ja też z jednej strony próbuję zrozumieć tą sytuację, bo sytuacja jest patowa, bez wyjścia, prawda?
no, no nie ma wyjścia. Telewizja płaci, telewizja wymaga, musi być grane, prawda? Tak. No, nie ma inaczej meczy. Kluby zbankrutują. Oczywiście, oczywiście, że tak. To jest koło gdzieś tam zamknięte i taki ekosystem jak u zwierząt. No ale no, no musimy jakichś takich ludzkich po prostu, no nie wiem, no jakieś takie ludzkie spojrzenie na to. No jeżeli ludzie są chorzy, chorują, giną, zarażają się i tak w koło i tego jest coraz więcej w Anglii, coraz więcej w innych krajach, no to, no to zróbmy jakąś refleksję. No wiadomo, że pieniądze napędzają świat, ale może chociaż, żeby ten raz nie napędzało ich aż tak bardzo. Wiem, że ekonomia, że mniejsze, większe firmy mają teraz problemy. Wiem, że wszystko się wali i na pewno telewizja nie chciałaby do tego dopuścić, ale tak samo kluby nie chcą bankrutować, tylko zróbmy to na jakiś po prostu normalnych papierach, a nie na takich żółtych papierach. No. Słowem, jesteś sceptyczny, tak? Co do dokończenia tak, sezonu. Wydaje mi się, że wiadomo, presja będzie ogromna, ale no może być po prostu to nie do zrobienia, o tak. Kolejny widz jest z nami na linii. Halo, halo. Cześć Michał, cześć Kamil. Cześć. Cześć. Kto dzwoni? Słuchajcie, Kuba z Vigo. Cześć Kuba. Z Vigo? Z Vigo, no. Tak, tego w Hiszpanii? Nie poszedł za bardzo. Halo, halo. Słuchamy cię. No, halo, słyszymy. Po pierwsze, Kamil, wielkie dzięki to, co powiedziałeś o Almunii w momencie z chyba starym dziadem, czy coś takiego, jako fan Arsenalu. Bardzo ci za to dziękuję. Moje serce się raduje w tym momencie. Ale było tak, czy nie? Pierwsza sprawa. Proszę? Było tak wtedy, czy nie? Było, nie, no ale ja mówię czysto poważnie. Ja za 2006 rok nie mogłem wybaczyć tego, że puścił po krótkim dwie tam Belletiemu i Eto. Nie mogłem wybaczyć. Kumple się ze mnie śmieją do dzisiaj, że nie wygraliśmy ani jednej Ligi Mistrzów, a teraz to do Ligi Mistrzów to mamy jakieś 800 zaczkietni. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, że usłyszałem, że wszystko musisz, że musisz się tłumaczyć ze wszystkiego, także ja nie będę kazał się tłumaczyć, znaczy nie będę kazał, nie będę cię prosił, żebyś się tłumaczył. Ale mam takie pytanie, tak jak pracujesz z trenerem Michniewiczem, to ja mam pytanie, czy swoim zdaniem, czy i kiedy tak plus minus według ciebie trener Michniewicz będzie pierwszym trenerem reprezentacji seniorów, znaczy seniorów, reprezentacji Polski pierwszej? Kurde, nie wiem co powiedzieć, bo i tak wyjdę teraz na jego syna, ja cokolwiek bym nie powiedział. No dobra, ale spójrzmy na to tak teraz bez sympatii i tak dalej. Wiadomo, że ja trenera darzę sympatią, no bo dzięki niemu gdzieś tam zaistniałem, dzięki niemu miałem szansę grać w reprezentacji, dzięki niemu grałem na Euro. No to, no nie wiem, no na przykład uważam, że na przykład kiedyś kreowano na przyszłego trenera pierwszej kadry trenera Dorny, prawda? Kiedy przejmował drużynę U21 bodajże wtedy i gdzieś tam byli blisko awansu na Euro, to im się nie udało, a chyba na nas wtedy nikt w ogóle nie stawiał taką, mieliśmy drużynę taką nijaką, niby wszędzie wszyscy grali, ale to nie był taki poziom jak w tamtej kadrze, prawda? Bo o tamtej kadrze się mówiło, że to faktycznie jest takie pokolenie, gwiazdy i tak dalej. No, nie, coś, ja uważam, że trener Michniewicz, na pewno ja uważam, że trener Michniewicz, wydaje mi się, że styl jego pracy jest lepszy w reprezentacji aniżeli w klubie, bo w klubie z trenerem Michniewiczem człowiek może się naprawdę nie tyle co zmęczyć, ale może być to dla niego ciężkie w kontekście ilości odpraw, takich spraw analitycznych, no i też ilości żartów trenera, no nie? Więc to musi być tak chwilowo po prostu. I uważam, że te okresy, kiedy jest ta kadra, to dla trenera jest taki idealny czas, on potrafi to fajnie sobie upchnąć, tak powiedzmy, w ten terminarz i to wszystko jest tak fajnie wypełnione, że ta kadra jest taka w sam raz, chociaż nie ukrywam, że w Liverpoolu, jak pierwszy raz jechałem na kadrę do trenera Michniewicza, to tam zazwyczaj odpraw się nie robi w Liverpoolu, bo tam się skupia tylko na sobie, a nie na przeciwniku. Więc my nigdy w tam na U18 czy U23 nie analizujemy w ogóle przeciwników tak naprawdę, nie interesuje nas to. I jak zobaczyłem, ile tam jest odpraw u trenera Michniewicza, no to powiem tak, że pierwsze zgrupowanie to miałem ciężko w ogóle, żeby tam wysiedzieć. No. Więc tak. No, ale widać, uważam, że trener Michniewicz będzie kiedyś trenerem pierwszej reprezentacji. Tylko nie wiem kiedy i ciężko mi to powiedzieć. Ekstra, super. Dzięki za odebranie, dzięki za rozmowę i dzięki za ale jeszcze sorry, za którym razem się dodzwoniłeś? Proszę? Za którym razem się dodzwoniłeś? Za trzecim. Hit. No, czyli ktoś musi kłamać, że dzwonił 400 razy. Wiesz co, nie, no ale do Kłebo próbowałem, wiesz, to 2 godziny dzwoniłem. 400 razy też dzwoniłem, nie dałem rady, a tu totalny przypadek.
Jakbym ubrał taką kurtkę, nie ma reguły. Chyba do ciebie nikt nie lubi, już nikt do ciebie nie chce dzwonić, ale nie. No dopiero mieliśmy co pana, który za 400 razem się dopiero dodzwonił. Nie, no to słyszałem i został zbanowany 500 razy na Twitterze. No to słyszałem. Tak. A tak właśnie natknął mnie, żeby zadzwonić, coś miłego powiedzieć, bo to pierwszy ten człowiek to jest coś niebywałego. Nie, ja tutaj, nie żebym był jakimś Kamil swoim turbofanem, ale jak słyszę Gorsza, no, który mówi, że 20-latek idzie się ogrywać i bronić jak najwięcej w średnim klubie Championship, to jest wspomniany poziom. Zrzucenie z ławki, także. Wszyscy mają swoją prawdę w futbolu. Dobra, dzięki, nie zabieram linii. Pozdrawiam Micha, pozdrawiam Kamila. Pozdrawiamy serdecznie, ale to jest ciekawe, co mówisz o Czesławie Michniewiczu. Ja wiem, że, bo ty się boisz, że zostaniesz jako jego syn uznany. Jeszcze zapomniałeś dodać, że przecież dał ci opaskę kapitana, tak? Co też jest swoją drogą ciekawe, jak się czujesz jako kapitan i co się zmieniło, jeśli chodzi o hierarchię w drużynie? Właściwie to chyba nic, bo ja już w tej poprzedniej reprezentacji po jakimś czasie tak się zżyłem tam i uważam, że może nie zachowałem się jak kapitan, ale wiedziałem, że trener tam na mnie liczy, mimo tego, że byłem bardzo młody, wtedy najmłodszy z drużyny razem z Sebastianem Szymańskim i raczej wymagał ode mnie, żebym był takim cichym kapitanem gdzieś tam w bramce i uważam, że dużo się nie zmieniło, bo zachowuję się dokładnie tak samo jak na poprzedniej kadrze w kontekście tam podejścia do chłopaków. Ja uważam, że kapitan to chyba nie jest taka osoba, która w szatni czy w hotelu kogoś opierdala, tylko po prostu na boisku ma być tym kapitanem, prawda? Bo to chyba o to chodzi. Ale to nie jest typowe, że bramkarz zostaje kapitanem, prawda? Tak, ja w ogóle jestem pierwszy raz kapitanem. Ja nigdy kapitanem nie byłem wcześniej. Ja też nie tyle, że nie byłem największym fanem bycia kapitanem jako bramkarz, no ale jeżeli trener faktycznie mnie widzi w takiej pozycji, no to muszę zabrać tą opaskę i robić to jak tylko potrafię, no i tyle. Ja widziałem fragmenty takich odpraw Czesława Michniewicza, zwłaszcza podczas waszego meczu z Włochami na Mistrzostwach Europy i ujęło mnie to, że to jest wręcz, że on aż tak bardzo was słucha, tak, że tam w szatni jest przerwa, a tu jest moment, żeby każdy z was podzielił się swoimi sugestiami, że tutaj ten gra tak i trzeba to wykorzystać, a ten gra tak i trzeba wzmocnić tą pozycję, bo ma za dużo miejsca i tak dalej, i tak dalej. Powiedz, jak ty w ogóle widzisz to, że mówisz, że kiedyś on będzie trenerem reprezentacji, ale w czym widzisz jego największe zalety? No właśnie uważam, że najważniejsze chyba w tym całym warsztacie jest to, że tak po prostu perfekcyjnie potrafi przygotować się do jednego meczu, kiedy ma na to czas, powiedzmy, prawda? Tak samo my na Euro uważam, że byliśmy, wiadomo, że dostaliśmy tak zwany Euro w pierdol z Hiszpanią, ale do meczu z Włochami czy z Belgią byliśmy fantastycznie przygotowani w kontekście tego, co będą robić, jak będą robić i kto to będzie robić. Więc nie wiem, jak to w lidze u trenera by działało i jakby sobie radził tam, powiedzmy, gdyby był trenerem Legii czy kogokolwiek innego, czy gdzieś za granicą, czy kogokolwiek. Ale uważam, że kiedy ma ten czas w reprezentacji, to jest w stanie tak do znudzenia po prostu gdzieś tam przygotować się do tego meczu. I ja jako zawodnik u trenera Michniewicza, mimo że jestem bramkarzem i to w sumie mnie aż tak nie dotyczy, no to nigdy nie miałem problemu. Zawsze wiedziałem, z kim gramy, jak oni będą grać i co musimy robić, żeby było dobrze. I nawet w takich meczach jak z Portugalem, gdzie przegrywaliśmy 1-0, czy się nie układało, czy z Danią, gdzie wiedzieliśmy, że będzie bardzo ciężko z nimi, czy z Włochami, gdzie nas dominowali, to faktycznie wiedzieliśmy, co robić i taki spokój, który płynie z ławki, dzięki temu się mecze wygrywa. I uważam, że trener ma na pewno to fajne, że on rozumie to, że on nie wygrywa meczu, tylko zawodnicy wygrywają ten mecz. On nakreśla jakiś plan, ale jeśli ty z boiska, z tego miejsca, w którym stoisz na boisku, widzisz, że ten plan nie działa i o tym mówisz, to jest korygowane i po prostu jest próba naprawiania, jest czegoś zmienia. Nie ma takiego sztywnego podejścia, no, że ty lepiej się nie odzywaj i rób to, co ci mówię, prawda? Nigdy takie coś się nie wydarzyło. No może raz taka anegdota, padnie taka anegdota z Konradem Michalakiem, którego bardzo pozdrawiam, mam nadzieję, że to ogląda. Graliśmy mecz z Finlandią na stadionie Widzewa. To była pierwsza połowa eliminacji z Finlandią. Zremisowaliśmy ten mecz finalnie 3-3. No i na odprawie trener się bardzo zagrzał.
bo Kądziu miał grać bodajże na lewej skrzydle czy na prawym skrzydle. No i skończyła się akcja i Konrad wylądował na przeciwległej stronie boiska. No i tamci Finowie rozgrywają piłkę, a Konrad zamiast stać i pracować w tej strefie, w której był, stwierdził, że wróci na swoją pozycję. Po prostu przebiegł sobie przez środek boiska. No i później... Później padła takie fajne stwierdzenie na odprawie, że Kądziu to nie jest kurwa koszykówka, tylko piłka nożna. Było śmiechu co niemiara, ale ogólnie takich historii jest sporo i na pewno to jest fajne. No. Okej, okay, mamy kolejnego widza. Halo, halo. Cześć, dobry wieczór. Cześć, kto dzwoni? Filip z Krakowa dzwoni. Chciałbym na wstępie pozdrowić tutaj sympatycznie czterech kumpli moich, bo wiem, że oglądają, więc Staszka na pewno, Wojtka, Kaliego i Karola, bo bardzo się cieszę, że tutaj wspólnie śledzimy was i oglądamy. I pytania dwa do Kamila mam następujące. Takie można powiedzieć czysto piłkarskie. Pierwsze, mam nadzieję, że będziesz chciał odpowiedzieć. Top 5 bramkarzy w Polsce obecnie, jakbyś uszeregował taką hierarchię i gdzie tutaj, na którym miejscu znajduje się obecnie Kamil Grabara? I drugie pytanko na szybko, odnośnie Liverpoolu. Kto twoim zdaniem najlepiej piłkarsko się prezentuje? Bo wiadomo, my tutaj kibice widzimy to tylko ten ostatni element, jak to wygląda na boisku, a tak w treningu kto największe wrażenie robi i czyjś czał jest najtrudniej wyjąć, że tak powiem. No zawsze to był Felipe Coutinho, jak jeszcze był w Liverpoolu, to faktycznie był najlepszy zawodnik, tak by far, jak to mówią w treningu, ale chyba teraz, długo tam, dawno tam nie byłem, ciężko mi też powiedzieć, ale Naby Keita był naprawdę fantastycznym zawodnikiem i ja nie rozumiem, dlaczego on sobie nie był w stanie poradzić w meczu, skoro w treningu był najlepszym zawodnikiem w tej drużynie i to naprawdę z takim... No, jeden trening wystarczy, żeby to stwierdzić, że on faktycznie jest najlepszym zawodnikiem tam, a przychodzi mecz i nigdy go tam nie ma. A co do piątki bramkarzy, to jest ciężkie pytanie. No co, kontrowersyjnie, czy tak raczej kontrolowany przekaz medialny? Tak, po twojemu. Po twojemu, no dobra. No to pierwsze miejsce na ten moment, no to Wojtek Szczęsny na pewno. Chociaż na początku sezonu bym tak nie powiedział. Powiedziałbym, że Łukasz Fabiański na początku sezonu. Drugie miejsce Łukasz Fabiański. Trzecie miejsce, no nie wiem kogo powiedzieć. Łukasz Skorupski, Drążek. No nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Wiecie co, łatwo jest powiedzieć te pierwsze dwa miejsca, bo tak naprawdę ten numer 3 się tam gdzieś na reprezentacji często rotuje, ale dobra, lecimy po swojemu. Numer 3 uważam, że to jest Bartłomiej Drągowski, numer 4 ja, numer 5 Łukasz Skorupski, numer 6 nie wymieniam dalej. Dobra, super. Super, wielkie dzięki. Takie jeszcze szybkie pytanko, jak już tak przy tych bramkarzach jesteśmy. Co najbardziej od Szczęsnego i od Fabiana można wyciągnąć? Takie dwie cechy, może boiskowe czy czysto techniczne, które ci w jakiś sposób tam podpatrujesz, czy ci imponują? Ja jedyne co bym tak, ja nie lubię w ogóle podpatrywać czy kopiować, lubię sam się przekonywać i tak dalej, ale na pewno od Fabiana każdy bramkarz mógłby sobie trochę spokoju przy tych prostych sytuacjach pożyczyć, bo te proste sytuacje są najtrudniejsze, pamiętajcie, więc na pewno Fabian ma łatwość w wykonywaniu łatwych interwencji, co wcale nie jest takie łatwe, wiem, że to poplątane, ale tak jest i ludzie, którzy się znają na bramkarstwie, wam to samo powiedzą. Dobra, cieszę się bardzo. Pozdrawiam pana Michała również. Dzięki serdeczne i trzymajcie się. Dzięki, ja też pozdrawiam. A skoro jesteśmy przy top 5 podałeś polskich, widziałem, że w Food Trucku podałeś top 5 na świecie, ale to jest ta kolejność właśnie, czy to jest kolejność przypadkowa? Numer 1 Alisson Becker, tak? Tak, ta kolejność. Potem Jan Oblak, Marc-André Ter Stegen, Thibaut Courtois i to było zaskoczenie, że na piątym miejscu, powiedz dlaczego? Ja uważam, że Strakosza. Na pewno łatwiej jest nam wybierać zawodników z tego ścisłego topu. To jest w zupełności, to jest dużo łatwiejsze. Oni mają dużo łatwiejszą robotę w tym, co się dzieje. A uważam, że z tych średnich klubów jest paru takich bramkarzy, których by wyjąć teraz, włożyć ich do lepszej drużyny i oni też by byli w tej piątce. Na przykład bramkarz Lipska, Gulashi, prawda? Tak. On tak fantastycznie broni w tym sezonie Bundesligi, a nikt o nim nie mówi, a tak naprawdę jest dużo lepszy od Neuera, od Burkiego, od wszystkich innych bramkarzy w Bundeslidze na ten moment i to naprawdę dużo, dużo lepszy jest od nich po prostu. Więc uważam, że gdyby on grał na przykład w Barcelonie w tej chwili, to też by był w tej piątce na spokojnie. Tak mi się wydaje. My też inaczej postrzegamy bramkarzy przez to, że grają w dużych klubach, a
takich bramkarzy. Wystarczy spojrzeć na Lazio, no dzięki komu mają tak mało bramek straconych w sezonie. No wiadomo, że Immobile im strzela multu bramek, ale ktoś jeszcze musi bronić te strzały i nie bez powodu są wysoko w lidze włoskiej. Ja też go bardzo lubię, bo jest podobnego wzrostu do mnie i może trochę podobny, może trochę Albańczyka mam w sobie, nie wiem. Dawida De Gea mi tutaj zabrakło. Na pewno bym go w ostatnich, nie wiem, 5 latach bym go dał, ale teraz nie uważam, że jest w pierwszej piątce. Kolejny się do nas dozwonił widz. Halo, halo. Halo, dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja mam takie może jedno nietypowe pytanie do obu panów, a mianowicie, czy wierzą panowie w Boga, wierzycie, bo mieliśmy przejść na ty wszyscy. Może nie nieco dziwne pytanie, ale generalnie takie istotne dla mnie. Ojej, pytanie o absolut. Nie wiem jak ty. Czy chcesz w ogóle... Wybacz, powinien się powiedzieć, no tak, nie wiem. A jeżeli nie wiesz, czy na przykład wierzysz w coś, ponad i tak dalej. Ja wierzę w Boga, ale nie wierzę w Kościół, wiesz? Nie wierzę w tą instytucję jako miejsce, gdzie Bóg miałby się nam wszystkim przejawiać. Bóg nigdy by nie brał pieniędzy od nas. Brałbym może tą ofiarę, ale dlatego nie pytam o miejsce, pytam o Boga jako... Na pewno Pan Bóg jako nie chciałby, żeby księża byli po prostu w niektórych... Nie mówię, że w wielu przypadkach, ale na pewno nie chciałby historii, w których księża są pedofilami i wykorzystują dzieci w kościołach, bo na pewno nie dlatego Pan Bóg stworzyłby instytucję taką jako Kościół, więc Pan Bóg jest między nami, jest w nas, jest w dobrych ludziach, ale na pewno nie ma go tyle, ile nam się wydaje w Kościele. Jasne, jasne. Dlatego właśnie nie pytałem o Kościół, tylko pytałem o Boga jako tako, a jak Michał na to odpowie? Ja bardzo podobnie. Ja też mogę powiedzieć, że wierzę w Boga i też jestem bardzo rozczarowany Kościołem jako instytucją. Mam wielki przywilej znać cudownych księży, zakonników. Pozdrawiam księdza Ziółka. Jest wielu tak fantastycznych ludzi, w których ja się wsłuchuję, lubię z nimi rozmawiać. Ksiądz Ziółek to jest taki, to jest jezuita, który tutaj był, już zapomniałem, jaką pełnił funkcję w Krakowie, był szefem, tak, i mógł robić karierę, a wolał pod Tomsk gdzieś, polski Białystok na Syberii, gdzie kiedyś wysłano, zesłańców zsyłano i tam jest jakaś mała polska wspólnota katolicka i on jest tam, chce być z tym ludźmi, walczy o odbudowanie spalonego kościoła, robi zbiórki, ja mu w tym pomagam, więc jest mnóstwo na pewno wspaniałych ludzi w tej instytucji, ale też niestety, jak mówił ksiądz Twardowski, są ludzie i ludziska, są księża i księżyska, tak? Dobrze, ale właśnie wjechaliśmy tylko na temat instytucji Kościoła, w ogóle dla mnie Bóg jakby zupełnie gdzie indziej. I takie ostatnie pytanie do ciebie, Michale, już mogę się powtarzać, czy Tomek Hajtu pojawi się w kanale sportowym w Hyde Parku? Jeśli przyjmie zaproszenie, to Tomek jest serdecznie zaproszony, tak? Tutaj pewnie każdy z nas... takie zaproszenie wypłynęło do niego na przykład? To najpierw długi musi oddać, wiesz? No więc właśnie, ale rozmawiać zawsze warto. Jasne. I chyba mogę w imieniu kanału sportowego wystosować serdeczne zaproszenie, ale sytuacja jest taka, że przypuszczam, że dla jego własnego komfortu pewnie lepiej by było już rozwiązać tą sytuację, tą z długiem, prawda? No bo to jest teraz to, co trzeba zrobić, tak? Trzeba jak najszybciej oddać temu biednemu człowiekowi. Dokładnie. Tak, mógłby się do tego poczuć, nie? No. Rozumiem z jego oświadczenia, że nad tym pracuje, tak? Oby jak najszybciej się udało to... Jasne. Także ja już nie zabieram czasu. Pozdrawiam kanał sportowy. Pozdrawiam Kamila, kibicuję. Dzięki bardzo. Tak jest, a tu znalazłem jeszcze fajne pytanie. A propos, bo już mówiłeś trochę o Liverpoolu, o tym, jacy są piłkarze na treningach, tak? Że po pierwsze, podobno zupełnie z Mohamedem Salahem jest tak, że na treningu by się za niego nie dało 5 zł, a w meczach przecież wiemy, jak jest kluczowy. Natomiast Piotrek M. pyta cię tak, jak zachowują się największe gwiazdy Liverpoolu wobec tak młodych zawodników, czy jakieś żarty, czy podaj, przynieś, jak to jest? Jak się czułeś traktowany przez tych największych?
W sumie ciężko powiedzieć tak naprawdę, bo wiadomo, są różne osoby, różne charaktery, ale czasami jakieś tam były, powiem, nie tyle co nieprzyjemne sytuacje, ale uważam, że te nieprzyjemne sytuacje to raczej tak bardziej w kontekście testu, co ty tak naprawdę zrobisz. No jeżeli ktoś sobie ze mnie robił jaja, no to ja próbowałem też sobie robić z kogoś jaja. Nigdy nie próbowałem gdzieś być na takiej stopie pokrzywdzonej osoby i tylko przyjmować to z uśmiechem na twarzy, że wszystko jest okej, ale super gwiazdy, super normalni ludzie, więc też troszeczkę w Anglii to inaczej wygląda. Tutaj wszyscy są na stopie kolegów z pracy, aniżeli przyjaciół gdzieś tam z szatni, więc to trzeba też rozgraniczyć, zupełnie inne podejście, więc na pewno nigdy to nie będzie tak, jak w Polsce jest, było. Więc dwa inne światy, ale może być różnie, o tak. Ja mam tylko dobre wspomnienia, niczego w sumie nie żałuję i bardzo fajnie było. Halo, halo. Kolejny słuchacz na linii. Halo. Witamy. Dzień dobry. Słychać mnie, tak? Słychać bardzo dobrze. Prosimy. O. Ja mam jedno pytanie do pana Michała i jedno do Kamila. Pierwsze pytanie to będzie do Kamila, może? Oczywiście, to nasz gość. Jaki kierunek będziesz opierał po Huddersfield? Bo tak jak wiemy, kontrakt się kończy. I ostatnio też pewna wypowiedź była, tak jak w futraku słyszeliśmy. Że no... Ale słuchaj, ja mam wypożyczenie, to jest wypożyczenie, ale jaki ja kierunek biorę, nie wiem, bo mój kontrakt z Liverpoolem jest jeszcze na bodajże 4 czy 5 lat, więc to dosyć długo. Nie wiem, jakie będą wspólne decyzje, wspólne ustalenia, nie wiem, co będzie dla mnie najlepsze, więc ciężko mi teraz powiedzieć, a w szczególności wróżyć z fusów w momencie tego koronawirusa, to też tak niepoważnie, bo nie wiadomo, jaki będzie rynek transferowy, jak to wszystko będzie działać, więc nie wiem po prostu, co będzie, to będzie. A jaki kierunek tak sobie marzył, może tak skrawać nie pytanie? Nie wiem, ja to bym chciał, nie wiem, gdzieś ciepło, może w Argentynie albo... Czyli nie jesteś przyzwyczajony do Premier League, to znaczy do Wysp, tak? To nie musi być koniecznie Albion. Wyobrażasz sobie siebie w innej europejskiej lidze? Jasne, powiem szczerze, nie mam z tym najmniejszego problemu w ogóle, czy to by była Hiszpania, czy Włochy, czy Niemcy, czy Francja. Nie ma to dla mnie znaczenia. No, byle nie Polska, wiadomo. I to drugie pytanie w takim razie bym miał do pana Michała. Słucham. Jakie transfery będą się szykowały w następnym okienku Kaiserslautern pana Michała Pola? Nie wiem, czy oglądałeś najnowszy odcinek. Porzuciłem, zdobyłem mistrzostwo Niemiec jako Beniaminek, czyli powtórzyłem historię. Tu jest koszulka, zobacz, z zwycięskiego składu Kaiserslautern 97-98. Udało mi się powtórzyć sukces Otto Rehagela, no i wracam jakby do zawodu. Koledzy zakładają kanał sportowy, namówili mnie, taka jest narracja. Także w ogóle bardzo dziękuję za to. Tak, i w ogóle Domanu. Za całą serię z kartomanią. Tak, tak. Rzeźnicy, że dziękuję rzeźnikom, Domanu tak, szczególnie, tak. Że wymyślił, nie wiem, czy ty wiesz, Kamil, po prostu prowadziłem Ja jestem na bieżąco z tymi filmami, ja wszystko wiem. Duża zabawa. Jeśli bym jeszcze coś dodać, to tutaj dzwonił Kacper Zrawicza i chciałbym pozdrowić kolegę Kacpra, Adama, Marcina i Sebastiana, którzy na pewno oglądają. Dziękuję pięknie. Pozdrawiamy całą tą ekipę bardzo serdecznie. Muszę... I mam nadzieję, że wy nie zagraliście tego kursu, że plus 25 tysięcy ludzi nas będzie oglądało, bo będzie piękna wtopa. 16 tysięcy tylko nas ogląda. Nie, to... chciałem bardzo zaryzykować, ale ostatecznie kursu nie postawiłem. Więc... Ale ja nie wiem, to było na to, ile będzie w trakcie oglądać, czy nie, na koniec? Ile w danej... Do 21.30. Tam był kurs zdublowany, że tak można powiedzieć. Muszę ci się tylko do czegoś przyznać, że Kamil, że w tej zabawie z FC Kaiserslautern zaczynałem chyba od drugiej ligi. Ściągnąłem Radka Majeckiego do drużyny. Ale po prostu no, z ekstraklasy było go łatwiej wyłuskać było taniej, wiadomo. Niż z Liverpoolu. Tam nie zgodzili się na wypożyczenie. No trudno, no jakoś to przeżyję, ale ja i tak na rzeźnikach i na kanale Domanu zaistniałem. Mam tam też swój filmik z moim udziałem, więc nie jestem aż tak zazdrosny. Okej. No. Dziękujemy ci bardzo. Czy chcesz jeszcze coś?
Już go nie ma. Zniknął. Czekamy na kolejnego słuchacza. Jeszcze paru jest, może się dodzwonić. A ja tutaj znalazłem pytanie od Madrylasa, bo dostałeś pytanie, które było trochę nie fair. Jak sobie wyobrażasz pracę, znaczy swoje życie po zakończeniu kariery, a ty jesteś dopiero u progu kariery, nie wiemy w ogóle jak, słuchaj, mówimy o jakiś, nie wiem, roku 2030, nie wiem, czwartym, czy Bóg wie którym, to on tutaj cię pyta, jak widzisz siebie za 10 lat i jak zamierzasz to osiągnąć? Jak widzę siebie za 10 lat? Tak, za gdzie 10 siebie lat widzisz? Na pewno widzę siebie z większą brodą, bardziej poważny. Będę miał wtedy 31 lat na karku, a to już naprawdę będzie poważne. Na pewno będę miał dzieci z moją dziewczyną, pewnie już moją żoną do tego czasu, więc to już w ogóle będzie ultra poważnie. Mój jamnik będzie już dorosłym jamnikiem, czego też sobie nie wyobrażam. A co będę robić dalej? No pewnie będę w piłkę grać. No. Albo nie wiem, może do tego czasu wygram Euro Jackpota i już nie będę grać w piłkę, będę się bawić wtedy życiem z moją rodziną, a tak na poważnie, no to liczę, że jeszcze wtedy w jakiejś top 5 lidze na świecie w wieku 31 lat, parę sezonów, czy tam 2-3 lata do tej 35 lat, tak wedle planu idealnie, jeśli zdrowie dopisze i te 35 lat, to dać sobie taki spokój, powiedzieć basta, może wrócić do tego ruchu Chorzów na te ostatnie 2-3 lata, a później cieszyć się emeryturą. Tak. Ciekawe, gdzie wtedy będzie ruch Chorzów i dokąd wtedy... Liczmy. Wrócisz? Mamy kolejnego słuchacza. Halo, halo. Dzień dobry. Witamy. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Patryk z tej strony. Pytanie do Kamila. Czy jeśli byłby Anglikiem, to czy grałby teraz w Premier League i ile byłby wart? Ojej, no to mógłbym teraz, wiesz, zgrywać taką ofiarę, że jestem Polakiem w angielskiej lidze i tak dalej. Ale powiem szczerze, jeśli jesteś Anglikiem i grasz w angielskiej drużynie i jesteś w angielskiej akademii, to jest ci dużo łatwiej. I to mogę powiedzieć z ręką na sercu. Nie wiem, czy grałbym teraz w Premier League, czy bym potrafił w ogóle bronić, bo w Anglii szkolą jak szkolą w tych najmłodszych etapach, więc ciężko mi to powiedzieć, ale uważam, że może z tymi umiejętnościami przed tym sezonem, po takim Euro, gdybym grał w kadrze Anglii na Euro, to myślę, że grałbym w Premier League. Okej, dzięki. A pan Michał, co o tym sądzi? Ciężko mi przesądzać, ale to jest prawdopodobne, tak? Bramkarz numer jeden, jeszcze w dodatku kapitan reprezentacji do lat 21. Bardzo możliwe, że wiadomo w jakiej cenie są angielscy piłkarze na wyspach z powodów też marketingowych, tak? Jak dużo wyższe są ich ceny. Moim zdaniem za chwilę taki rekord pewnie pobije Jadon Sancho, tak? Z Borussii Dortmund, pewnie go kupi Manchester United, bo przy tym nawet zwichrowanym rynku transferowym akurat tam takie kluby jak Manchester United dalej będą miały pieniądze. Zobacz, że tak niewielu Anglików gra w ogóle gdzieś w Europie, wszyscy są potrzebni na miejscu. Można by tylko powiedzieć, że... Mi się tak po prostu wydaje tylko, że na przykład fajnym przykładem jest Henderson z Sheffield. Na turnieju Euro no nie wyszli z grupy. No, turniej mu się nie udał, zawalił tam 2-3 bramki, jeden mecz miał dobry. No i jest Premier League. Wiadomo, że przedtem miał dobry sezon w Championship, ale no, siłą rzeczy ten turniej był słaby. Ale jest Anglikiem, potrzebowano bramkarza, no i jest Premier League. No, tak to działa. Okej, Kamila, jesteś w stanie powiedzieć, czym jest największy błąd Anglików w szkoleniu bramkarzy? A nie wiem, bo jak ja powiem ci szczerze, ja tu przyjechałem w wieku 17 lat, więc takiego kontaktu, tego szkolenia najmłodszego nie miałem. Wydaje mi się, że tu za dużą uwagę przy kształtowaniu tych chłopaczków przywiązuje się do takich wyuczonych schematów, ćwiczenie tu prawo, lewo, tu prawo, lewo, tu się kładziesz, tu robisz skok, takie... Ci bramkarze nie mają takiej ogólnej sprawności fizycznej, gdzie jak spojrzysz na Artura Boruca, jaką miał sprawność, na Wojtka Szczęsnego, na Fabiańskiego, na wszystkich polskich bramkarzy, uważam, że my jesteśmy sprawniejsi od bramkarzy z Anglii czy z Europy, a wiadomo, że bramkarze z Ameryki Południowej też są zwinni, no bo po prostu taką mają naturę. Jak patrzysz na tych bramkarzy, oni po prostu im to przychodzi z łatwością. A u nas myślę, że trening jest tak nakierowany w Polsce, że tej gibkości nabywamy i po prostu dzięki temu jesteśmy tacy, a nie inni w kwestii bramkarstwa.
No okej, to tyle z mojej strony. A ja dodam tylko, pozdrawiam. Bardzo ci dziękujemy. Wiesz, że czytałem taki raport, chyba zamówiony przez Ministerstwo Sportu Wielkiej Brytanii. Dlaczego tak mało jest dobrych bramkarzy na Wyspach, a tak wielu właśnie w naszej części Europy, w Polsce, w Czechach, nie wiem, może chodziło mi o Petra Czecha, i jeszcze chyba w Stanach Zjednoczonych i tak dalej, i tak dalej. I wyszło im, że po prostu to dlatego, że w szkole, w podstawówkach, na WF-ie jest bardzo dużo różnych dyscyplin, koszykówka, siatkówka, gimnastyka czasami, i to sprzyja lepszej koordynacji już na starcie młodych chłopaków, którzy potem stają się... Ja tylko dodam, że faktycznie jak miałem treningi bramkarskie, gdy byłem tam młodym chłopaczkiem zimą, nie było warunków, żeby ćwiczyć na zewnątrz, prawda? Więc trenowaliśmy na hali, więc zazwyczaj nasz trening polegał na tym, że rozciągaliśmy się, później mieliśmy jakieś, powiedzmy, tam elementy gimnastyki, czyli salta w przód, salta w tył, gwiazdy, wymyki, chodzenie na rękach, różne tego typu rzeczy. Graliśmy w tenisa, graliśmy w piłkę ręczną, graliśmy w koszykówkę. I ja się wtedy zastanawiałem, po co to wszystko jest. A teraz po czasie patrzę na to w ten sposób, że czy gram w tenisa, czy w ping-ponga, czy w siatkówkę, to łatwo mi to przychodzi, a przede wszystkim łatwo przychodzą mi nowe rzeczy na boisku w kontekście bronienia. Nie mam problemu z tym, żeby ułożyć i naturalnie nogę czy rękę, bo to wszystko już kiedyś robiłem, grając właśnie w te inne gry poboczne. Po prostu się rozwijałem dzięki temu. A gdybym tego wszystkiego nie robił, to przy moim wzroście 1,95 jest multum takich bramkarzy, którzy są po prostu sztywni, prawda? I nie potrafią się ruszać. Tak, wyglądają jakby byli w zbroi. Najlepszym przykładem jest Pope, bramkarz Burnley, tak? Nie wiem, Nick Pope, ja nie wiem, jak on się nazywa na imię, ale bramkarz Burnley po prostu, Pope też... kadrowicz Anglii. On jest bardzo wysoki i nie potrafi się kompletnie ruszać. To jest bardzo ciekawe. Kolejny widz się do nas dodzwonił. Halo, halo. Halo, witam wszystkich. Witamy serdecznie. Miałbym dwa pytania do Kamila. Proszę bardzo. Chciałem się zapytać, czy jakbyś był jakimś prezesem na przykład jakiegoś klubu i miał dużo pieniędzy, jakie pieniądze byś włożył za Kamila Grabarę? Słuchaj, nie wiem, czy chciałbym tego obszczymura u siebie w drużynie, to jest raz. A dwa, no to spojrzałbym na transfer market, zobaczyłbym, ile jest warty, no i pewnie musiałbym się pogodzić z tym, że jego menadżerek i jego klubik by tyle chcieli pieniędzy za niego, no nie? Więc coś by te 5 baniek musiał teraz zapłacić, żeby mnie kupić, niestety. Jeszcze mam drugie pytanie, bo ostatnio grałem sobie za karierę Leeds United i z Liverpoolu znalazłem takiego stopera. Vandenberg, czy to jest przyszłościowy zawodnik? Ja nie wiem, nigdy nie widziałem, jak on w ogóle gra. On chyba wszedł do Liverpoolu po mnie, więc ciężko mi powiedzieć. Więc nic ci o nim nie powiem, wiem tylko, że jest rudy. No to ja też w sumie tyle wiem. No to widzisz, wiemy tyle samo. Daj znać, jak się rozwinął. No to dobrze, to ja dziękuję. A ja wszedłem na transfermarkt.de i czytam, że twoja wartość to 4,5 miliona euro. Zgadzasz się z taką wyceną? Nie wiem, no 4,5 to dużo w sumie pieniędzy jest, nie? Tylko czy Liverpool by się zgodził na taką kwotę? To jest problem. Zanim kolejny słuchacz, to tutaj pytanie z czatu. Przemysław pyta. Michał, zapytaj, co Kamil sądzi o decyzjach Marcina Bułki, który nie idzie na wypożyczenie, liczy na szczęście, że zaistnieje w PSG. Granie jest przecież najważniejsze, czyli zupełnie inna strategia niż twoja. Ty nie chcesz być dwójką Alissona, ewentualnie. Nie wiem, Marcin to jest mój bardzo dobry kolega przede wszystkim, ale nie wiem, w sumie są dwie drogi. Faktycznie może jest taka droga, którą on obrał, jest też droga wypożyczenia, ale z tego, co z jego gdzieś tam powiedzmy wypowiedzi czytam, to on też chciał pójść na wypożyczenie z tego co wiem i nie wiem, czy to mu nie zostało umożliwione tej zimy, prawda, czy tego lata, więc ciężko mi powiedzieć, nie rozmawiałem z nim o tym, ale wiesz, łatwo jest oceniać na przestrzeni tam powiedzmy roku, czy dwóch, czy trzech. On ma teraz 21 lat, więc naprawdę jest jeszcze młody, więc na pewno fajnie jest to oceniać teraz, bo faktycznie jest w dużych klubach, a nie gra. A co jeśli za 5 lat czy za 3 lata percepcja będzie nam się musiała kompletnie zmienić, bo on wystrzeli i będzie grać w, na przykład w tym PSG chociażby, wiesz, to
wróżenie trochę z fusów oczywiście z mojej strony, ale też nie można dyskredytować tej ścieżki, którą on na ten moment wybiera i od razu kategorycznie mówić, że ona jest zła, prawda? No bo tak naprawdę nie wiemy, jaki będzie tego rezultat, więc jak najbardziej tak, może nie jest idealna, ale nie możemy tego stwierdzić, bo może za 2-3 lata będzie faktycznie słuszną, że został i że tam jest i że tam gra, prawda? Jeden z ostatnich widzów, 17 do dzwania. Halo, halo. Dzień dobry, witam. Witamy. Kto mówi? Witam panie Michale, witam panie Kamile. Panie Kamilu, mamy jedno pytanie do pana Kamila. Prosimy bardzo. No. Hipotetycznie zakładając, iż jest pan jakby obserwowany przez sztab szkoleniowy Jerzego Brzęczka, i ma pan możliwość pojechania na turniej w roli trzeciego bramkarza. Zgadza się pan, czy jednak zastanawiałby się pan co do podjęcia tej decyzji? Tylko, że wiesz, nie no, w sumie kurwa, dobre pytanie, wiesz, bo już raz nie pojechałem, nie? Ale słuchaj, inaczej, muszę się trochę wybronić, zacznijmy od genezy. Nie byłem ani razu, załóżmy, że dostaję to powołanie, nie będąc ani razu na zgrupowaniu kadry Polski pierwszej drużyny, czy tak jak wtedy było U21. No to słuchaj, pojechałbyś na ten, gdybyś był w mojej skórze, pojechałbyś na ten turniej U21, nie będąc ani razu z nimi na zgrupowaniu? Tak szczerze, no powiedz mi, czy byś pojechał. Znaczy, rad, też wiem, po co panu chodzi, bo pan też wypowiadał się na ten temat na food trucku, że wtedy by pana wcześniej w tej kadrze wydział i raczej też bym zrezygnował. No dzięki, no może, no inaczej, no nie wybieram się, powinien pojechać, to jest obowiązek reprezentanta, ale wiesz co, gdybym nie pojechał nigdy wcześniej na tą pierwszą reprezentację, to chyba też bym nie pojechał na ten turniej, gdybym dostał zaproszenie. Dobrze, rozumiem, teraz z mojej strony. No dzięki. Dziękujemy, a w ogóle wierzysz w tą, bo jest taka jakby, nie wiem, zasada, której hołdują niektórzy selekcjonerzy, że ten trzeci bramkarz to jest to właśnie taki młody do ogrania. Taki, to jest taki gest, no nie wiem, wobec przyszłych selekcjonerów, że żeby ten trzeci był młodym zawodnikiem, który się ma otrzaskać i wynieść jakieś doświadczenia takie, które będą procentowały na przyszłość, czy po prostu lepiej brać, żeby ten trzeci bramkarz był po prostu, no, zasłużył sobie na to z sezonem poprzednim i po prostu był trzecim najlepszym bramkarzem, jaki tylko jest do wyboru. Znaczy, no nie wiem, trener Nawałka w przypadku mistrzostw Europy tak nie zrobił, w przypadku mistrzostw świata też tak nie zrobił. Pozdrawiam bardzo serdecznie Bartka Białkowskiego. No i uważam, że dostał to powołanie ktoś, komu się ono należało, więc ja kompletnie odszedłbym od kwestii takiej, że trzecim bramkarzem powinien być niedoświadczony chłopaczek, który jedzie tam za darmo, bo takich przypadków było multum i zupełnie się tym nie zgadzam i uważam, że to jest zupełnie nie fair w kontekście do reszty bramkarzy i tyle. Czasami są jeszcze układy kolesiostwa, że takie sytuacje się dzieją, ale dla mnie to jest ogólnie słabe, bo czasami można zobaczyć takie kompletnie niezasłużone powołania i tak dalej, czy to jakiś zawodnik, czy w kontekście bramkarzy, więc nie, po prostu uważam, że to się nie powinno dziać, że trzeci bramkarz nie jest zarezerwowany do młodego perspektywicznego, bo uważam, że młody perspektywiczny w tym czasie powinien grać w kadrze U21 i jeśli tam gra, no to faktycznie jest młody perspektywiczny i się rozwija, a jak jeździ tylko na pierwszą kadrę, żeby być trzecim bramkarzem czy szóstym stoperem, no to fajnie, potrenujesz z nim 5 dni, ale nie zagraża ani minuty, prawda? Tak. A z nami już ostatni słuchacz w dzisiejszym Hate Parku. Halo, halo. Siemanko, tutaj Michał z Krakowa. Cześć, Michał. No siema. Kamil, byczku, mam do ciebie taką prośbę, bo wiem, że ten program polega na hejtowaniu ciebie jako gościa, ale chciałbym, żebyś zhejtował mojego koleżkę, bo wiem, że masz możliwość wejść sobie na YouTube'a i wpisać Hutnik kontra Wieczysta, super gol. I jakbyś mógł odtworzyć ten filmik i jakiś komentarz do niego. Ale ja to nawet nie programie, co? Wiesz, ja mogę po programie ewentualnie wejść, coś tam napisać, ale mnie ogólnie, ja bardzo lubię, tak teraz w ogóle wspomniałeś o tym, żebyś nie, hejtował. Nie, źle to odbierasz. Tylko dokończę, że... Po prostu
To jest bekowa sytuacja i chciałem, żebyś... Dobra, Marcinku, to tam napiszę. Dobra, no to tyle, pozdrawiam mojego imiennika Michała. Szanuję bardzo za to, co robicie. Dobrego wieczoru. Dzięki wzajemnie. Ja ogólnie tak właśnie fajnie odbieramy telefon, słyszymy, że ja hejtuję i tak dalej. I mnie zawsze jedna rzecz ciekawi, jeśli ludzie czytający moje social media, głównie Twittera, jeśli oni myślą, że na Twitterze to jest, nie wiem, to jest grane, czy ja po prostu taki głupi jestem i tak dalej. I ja się zawsze na tym łapię, jak ktoś... Inaczej, jeśli ja nie byłbym chociaż w 1% inteligentnym albo chociaż bystry, to nigdy bym w życiu nie wpadł na to, jak mogę na Twitterze zaistnieć, żeby szybko zyskać dużą liczbę followersów. Bo zaczynając na Twitterze, nikt mnie nie znał, prawda? Miałem 17 lat, nikt mnie kompletnie nie zna, więc musiałem coś szybko zrobić, żeby faktycznie ludzie mnie zaczęli obserwować tam. Pierwszy raz to w sumie tłumaczę. No i wyszedłem z założenia, że będę robił coś bardzo kontrowersyjnego, dzięki czemu będzie mi dużo łatwiej wbić się tam w te tuzy po prostu Twittera i będę sobie mógł kreować swoją postać. I to, że na Twitterze jest jedna postać, to jeśli ktoś mnie pozna prywatnie, to zupełnie nie pomyśli, że ja taki jestem. Ja piszę tam prawdę, to fakt. Ale ja w życiu prywatnym zupełnie jestem innym gościem i wydaje mi się, że fajnie, że chociaż raz taki miałem program, gdzie mogłem większości osób odpowiedzieć normalnie, nie pisać, tylko powiedzieć im to tak po prostu wprost przez słuchawkę i w sumie bardzo się z tego powodu cieszę. I bardzo ci dziękujemy za udział w Hate Parku. Ja chcę powiedzieć, że słuchajcie, no kto nie stosuje szydery na Twitterze? No po to też ten Twitter jest. On jest źródłem informacji, ale jest też źródłem zabawy, jest też źródłem beki. Ci wszyscy, którzy się oburzają na twój, też nie nazywajmy tego z wielkimi słowami, hejt, no, na żarty, czy niedocenianie ekstraklasy. No kto z nas nie zdaje sobie sprawy ze słabości tej ekstraklasy? Na koniec nie zdążyłem odczytać wcześniej. Krzysiek Stanowski tutaj pisał do nas, żeby ci powiedzieć, że w tej butelce, z której cały czas próbujesz się napić, to woda skończyła się 40 minut temu i nie ma sensu ciągle próby. Krzysiu, tu są dwie. Cwaniaku. Bo mogłem sobie dzisiaj kupić 3 w sklepie, wiesz? No właśnie, dzisiaj poważne zakupy. Ja nie gadam tak dużo na audycjach, weszło jak ty i mi czasami w gardle po prostu zasycha, tak? Więc no, sorry. Może jak ty byś mnie, Krzysiu, zaprosił do siebie na program, to nie wiem, może bym nie musiał pić, bo bym w takim szoku przy tobie, że wiesz. Ale nie, pozdrawiam cię, Krzysiu, i fajnie. My też pozdrawiamy wszystkich tych, którzy się do nas nie zdołali dodzwonić. Bardzo ci dziękuję za te dwie godzinki. No, poznaliście bardzo nietuzinkowego piłkarza i ja tak sobie myślę, że oczywiście ciężko przesądzać, tak? Ale zobaczcie, z Euro dopiero za rok, kto wie, jaka ty podałeś na dzisiaj swoją piątkę bramkarzy w Polsce. Czyli zupełnie od czapy, prawda? Może to być. Tak mogą ludzie uważać, ja się z tym zgadzam, jeśli tak. Tak. Ta hierarchia, pomyślałem sobie, może wyglądać zupełnie inaczej za rok, tak? Oczywiście. Zobaczymy. Bardzo ci dziękuję, tylko jeszcze chcę widzowie wam przypomnieć, wybacz, bo my mamy taki konkurs tutaj w kanale sportowym związany z crunchipsami. Akurat tutaj mam kebab z cebulką na dzisiaj, bo zasłużyłem treningiem rano, że jasne. Ostatnie godziny naszej takiej legendarnej paczki, hashtag legendarna paczka, czekamy na Twitterze, aż wkleicie, pokażecie filmik, zdjęcie, rysunki, bo też i rysunki przychodzą, waszej nieoczywistej, legendarnej paczki do wygrania. Cała paleta takich chipsów dla jednej osoby tylko. Więc niech już się zastanawia, gdzie to wszystko złoży. Kamilu, bardzo ci dziękuję. No i po prostu życzę, żebyś jak najszybciej wrócił na boisko, żeby ta sytuacja na tyle się unormowała, żebyśmy już nie na Skype'ie, tylko na żywo następnym razem mogli pogadać i oglądać cię w grze. Jedna prośba dla kanału sportowego. Tak. Wiem, że kanał sportowy ma fantastyczne zasięgi i niesamowite możliwości. To zacznę od tego, że fajnie byłoby wspomóc zbiórkę się pomaga, która zbiera pieniądze na walkę z koronawirusem. Nie chodzi o moją skarbonkę, chodzi o ogólnopolską zbiórkę się pomaga, która tam trafiła.
Jest tam bodajże kilkadziesiąt milionów już zebranych, także jeśli ktoś może pomóc, niech pomoże. A druga sprawa, prośba do kanału sportowego. Czy jest szansa na Hyde Park z Arturem Szpilką? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Myślę, że na pewno, znaczy będziemy go przekonywać, tak? To jest twoja prośba. Widzę, że tutaj czat absolutnie się domaga Tomka Hajto. No, zobaczymy, co się da zrobić. A ja na koniec też odsyłam was, widzowie, do konta na Twitchu Kamila Grabary. Grabi przez 3A. Jeśli wpłacicie solidną sumkę na się pomaga na walkę szpitali z koronawirusem, to może będziecie mogli zagrać z nim w FIFA online. Jeszcze raz dzięki. Dziękuję bardzo. I do zobaczenia. A z wami w Hyde Parku spotka się, moi kochani, jutro Krzysztof Stanowski, a jego gościem będzie kto? Bogusław Leśnodorski. Panowie czekają na wasze telefony, także do jutra. Dzięki za dzisiaj, dzięki za wszystkie łapki w górze i za wszystkie suby dla kanału sportowego. Dobranoc, moi kochani.